Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska, reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle i serdecznie Państwa witam na spotkaniu dyskusyjnym Polska Średnich Miast. Bardzo chciałem Państwu podziękować, że znaleźliście czas w dzisiejsze popołudnie, aby przyjść i z nami porozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed mniejszymi i średnimi ośrodkami miejskimi w naszym kraju. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do naszej dzisiejszej dyskusji przyjęło tak zacne grono panelistek, panelistów. Chciałem serdecznie powitać i przedstawić pani redaktor Katarzyna Ludwińska z Gazety Wyborczej, pan dr Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego i sportu, Patryk Fajdek, Instytut Myśli Demokratycznej, aktywista społeczno-polityczny z Radomia. I chciałem bardzo serdecznie podziękować, że przyjechał do nas z Warszawy, ale pochodzi także ze średniego miasta, czyli Koszalina, Michał Sutowski z redakcji Krytyki Politycznej, politolog, publicysta, tłumacz, autor książki Rok Dobrej Zmiany, pewnie części z Państwa, czy większości z Państwa znany z licznych publikacji na tematy społeczne i polityczne. Bardzo dziękuję, Michale, że przyjechałeś. Na początek kilka słów wyjaśnienia, dlaczego to spotkanie dzisiaj i dlaczego w Radomiu. Otóż ponad dwa lata temu Ośrodek Myśli Społecznej im. Fernanda Lassalle oraz Fundacja im. Friedricha Eberta rozpoczęły taki wspólny projekt poświęcony problemom mniejszych i średnich miast w Polsce. Rozpoczęliśmy najpierw od seminariów eksperckich, które odbywały się w Warszawie, ale uznaliśmy, że warto byłoby skonfrontować opinię ekspertek i ekspertów z opiniami mieszkanek i mieszkańców średnich i mniejszych miast. Dlatego udaliśmy się w podróż po Polsce, która trwa już drugi rok i rozpoczęła się w Zawierciu. Potem byliśmy m.in. w Kielcach, w Koszalinie, w Bełchatowie, Płock, Gdyni. Miesiąc temu byliśmy w Dąbrowie Górniczej i dzisiaj bardzo się cieszę, że możemy z tą dyskusją gościć w Radomiu. A przyczyną do podjęcia tego tematu były pojawiające się w ostatnich latach alarmujące informacje dotyczące wyzwań, jakie stoją przed średnimi i mniejszymi miastami w Polsce, które mówią o tym, że stajemy przed wielkim wyzwaniem, jakim jest depopulacja, czyli utrata mieszkańców, jak wyzwania związane z dobrymi miejscami pracy w miastach, które w ostatnich trzech dekadach przeszły proces deindustrializacji, czyli utraty miejsc pracy w przemyśle. I to było jakby główne wyzwanie. I te nasze dyskusje także ujmowaliśmy w takim aspekcie globalnym czy europejskim, wskazując, że problem mniejszych i średnich ośrodków i wyzwań, jakie stoją przed tymi miastami, czy problemami, z jakimi się mierzą, to nie jest tylko polska specyfika, ale to jest specyfika globalna, bo widzimy to chociażby w krajach Europy Zachodniej, czy w krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mniejsze i średnie miasta, które przeszły w ostatnich dekadach procesy deindustrializacji, czyli zaniku miejsc pracy w przemyśle, przeżywają głębokie problemy ekonomiczne, społeczne, które także mają swoje przełożenie na przykład na wybory polityczne, i to jest kazus m.in. Brexitu czy sukces Donalda Trumpa. To wszystko analizy tych procesów wyborczych wskazują, że głosy wyborców mieszkających właśnie w tych mniejszych, średnich ośrodkach, które zostały dotknięte tymi problemami, one m.in. decydowały o tych wynikach wyborów. Stąd uznaliśmy, że to jest niezmiernie istotny temat. Dlatego jeszcze raz bardzo się cieszę, że jesteśmy w Radomiu i nasze spotkanie będzie miało charakter rozmowy. Najpierw poprosimy naszych gości o kilka słów refleksji, potem zachęcam także Państwa do udziału w dyskusji. Jeszcze dwie informacje techniczne. Wszystkie publikacje, które są przy wejściu do sali, one są za darmo, można je sobie zebrać do domu. Także będziemy wdzięczni z przyczyn organizacyjnych o złożenie podpisu na liście obecności, co pozwoli nam lepiej wywiązać się z zobowiązań wobec organizatorów tego wydarzenia. I na początek chciałem oddać głos Michałowi Sutowskiemu i zapytać się najpierw o
tą diagnozę. Znaczy, jak z perspektywy globalnej czy ogólnopolskiej zdefiniowałbyś problem średnich miast i mniejszych miast w Polsce? Znaczy, jak ty interpretujesz te zmiany, które w ostatnich dekadach się w tych miastach dokonały i jak ty interpretujesz te wszystkie alarmujące analizy, raporty, które mówią o tym, że potrzebna jest nam nowa strategia rozwoju dla tych miast? Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Michał słusznie wskazał, że mieszkam w Warszawie, ale pochodzę z miasta średniego, nawet jeszcze średniejszego niż Radom, bo mniej więcej dwukrotnie mniejszego Koszalina, któremu również odebrano status województwa i miasto większe zrobiło na Manszlus w roku 99. Jestem z tego powodu bardzo przykro. Mówię oczywiście o Szczecinie. Co jest ilustracją tezy, że nie tylko bardzo wielkie metropolie drenują zasoby miast średnich, również miasta średnie większe, miast średnich mniejszych. No, miasta średnie, czyli takie, które, czyli większość obecnych tzw. miast prezydenckich, duża część z nich to te, które utraciły status województwa, to są chyba te miejsca polskiej transformacji, które ucierpiały, najbardziej to ucierpiały na kilku planach naraz, bo zarazem ze sprawą procesów gospodarczych i tego, w jaki sposób przejście od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do kapitalizmu w Polsce przeprowadzono i z drugiej strony dochodzi kwestia reform ustrojowych, reform administracyjnych. Tutaj bardzo często wskazywano na ten problem z jednej strony niewłaściwego zagospodarowania tego szczebla czy trzeciego po szczebla powiatowego i jego pewnej nieadekwatności, znaczy tego jak ten szczebel został zorganizowany do potrzeb i mieszkańców i potrzeb tych miast. No, a przede wszystkim to jest opinia jednego z, nie pomnę niestety nazwiska, którego ekspertów, bodajże profesora Rafała Matyi, o tym, że likwidacja województw, czy likwidacja 33 województw w Polsce to było najważniejsze wydarzenie w historii polityki miejskiej w Polsce. To znaczy, że to jest jedna wielka ustawa, która przyniosła najbardziej doniosłe chyba w skali całego kraju skutki. No i najmocniej uderzyło oczywiście w te miasta, które tak się składa w większości przypadków, jednocześnie były już mocno poszkodowane w efekcie transformacji, miały mniejsze możliwości poradzenia sobie z przemianami gospodarczymi. I one też najbardiej cierpiały na tym zjawisku, które niektórzy nazywają decentralizacją problemów. To znaczy taka sytuacja, w której państwo zrzeka się różnych zadań, to teoretycznie można uzasadnić bardzo, w sposób taki bardzo demokratyczny nawet i ładnie brzmiący, mówiący o tym, że się więcej władzy, więcej kompetencji przenosi na poziom niższy, ale w praktyce, jeśli nie szły za tym odpowiednie uregulowania dotyczące podatków i transferów finansowych, no to mieliśmy do czynienia z wprawdzie transferem kompetencji, ale nie szły za nim środki, co oczywiście prowadziło do degradacji różnych sfer. No tutaj transport publiczny jest chyba taką najbardziej może rażącym tego przykładem. I co wydaje mi się istotne, kolejne ekipy rządzące, tak, które często obejmowały władzę na hasłach jakiejś istotnej, radykalnej odmiany w stosunku do tego, co było wcześniej, tak, albo nadanie jakiejś nowej dynamiki modernizacyjnej krajowi, pogłębiały te zjawiska, no bo wprawdzie plan ministra Michała Boniego, tak zwana Polska 2030, on w praktyce nie został nigdy zrealizowany w dużej mierze taką wydmuszką troszeczkę wizerunkową, ale sama idea, czy ta ideologia, która była w nim zawarta, czyli tak zwany model polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwoju, zakładający, że wspiera się wielkie ośrodki, to tam w pewnym momencie chyba do 7 nawet to zawężono, jako takie 7 metropolii, jako centra rozwoju, a to bogactwo będzie skapywać do pozostałych. No, w oczywisty sposób, tak jak mówię, to nie była spójna, realizowana w rzeczywistości realizowana strategia, ale był to pewien sposób myślenia, który stał za różnymi politykami i taką mocą niezamierzonych nawet konsekwencji
powodował, że te główne ośrodki się oddalały od tych właśnie ośrodków średniej wielkości. No a co ciekawe, potem przychodzi kolejna ekipa, która ma hasło jeszcze bardziej radykalnej zmiany i odwrócenia bardzo wielu procesów, czy nawet naprawienia pewnych krzywd, które miały miejsce w III Rzeczpospolitej. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory po części pod hasłami no, naprawy rozmaitych błędów III RP, w tym bardzo mocno to podkreślano i w kampanii prezydenta Dudy i potem w kampanii późniejszej premier Beaty Szydło, chodziło o dowartościowanie no, tej Polski poza metropoliami. Prawda? O tym mówiono bardzo głośno, zresztą ja jestem przekonany, że to był jeden z głównych powodów, dla których Prawo i Sprawiedliwość odniosło sukces wyborczy, albo inaczej, dla których zdołało przyciągnąć nowych zupełnie wyborców. No tylko, że o ile część na przykład transferów społecznych faktycznie jest transferami w sensie społecznym z góry na dół, tak? To znaczy rzeczywiście na przykład program Rodzina 500+ faktycznie trafił przede wszystkim do rodzin uboższych, to w tym wymiarze lokalnym, polityki lokalnej czy regionalnej, no taką najbardziej chyba radykalną zmianą, jaką Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło, no to jest reforma dotycząca szkolnictwa wyższego, autorstwa wicepremiera Jarosława Gowina, no, która jest reformą w oczywisty sposób uderzającą w interesy właśnie średnich ośrodków, tak? To znaczy takich, które dysponowały instytucjami akademickimi, które w nowych warunkach w większości przypadków, no, moja rodzinna Politechnika, czy nie moja alma mater, ale uczelnie z mojego miasta, czyli Politechnika Koszalińska, to jest takim bardzo, bardzo wyrazistym tego przykładem. No nowe sposoby finansowania, a także ewaluacji, parametryzacji wyników badań, wyników dydaktyki, to wszystko spowoduje, że tym uczelniom będzie bardzo trudno i z oczywistych powodów to się będzie przekładało dość dramatycznie na los całych społeczności, dlatego że ta reforma to jest jeden z kolejnych przykładów tego, że różne pomysły reformatorskie z poziomu centralnego, one są przeprowadzane z jakąś tam lepszą bądź gorszą intencją i lepszym bądź gorszym pomyślunkiem, ale jeśli chodzi o ocenę możliwych skutków, to ocena skutków dla społeczności lokalnej jest prawdopodobnie na końcu listy priorytetów, tak? W momencie, kiedy się daną reformę projektuje, a potem forsuje. I może taki ostatni punkt, żeby tak bardzo skrótowo to wszystko zawrzeć. W ostatnich latach mamy do czynienia z właściwie nie renesansem, tylko po prostu z wzrostem znaczenia miast i polityki miejskiej jako tematu debaty publicznej i myślenia o miastach jako o aktorach politycznych. Tylko znowu kłopot polega na tym, że cały czas myśli się o tym w takich kategoriach, znowu to bardzo dobrze brzmi, jak polityka jest oddolna, prawda? I obywatele biorą sprawę w swoje ręce i miasta zaczynają się wymyślać na nowo. Tylko kłopot polega znowu na tym, że to są kwestie, których same miasta, a zwłaszcza te nie najsilniejsze, te, które nie są metropoliami, które nie dysponują dużymi nadwyżkami finansowymi, dużym kapitałem ludzkim, materialnym, symbolicznym, to nie są sprawy, które mogą być rozwiązane z poziomu miejskiego. To znaczy, że nie będzie dobrej polityki miejskiej miast, jeśli polityka miejska nie będzie agendą polityki ogólnokrajowej. I to jest bardzo istotne, że w ostatnich latach ruchy miejskie zdobyły nie tyle wpływy polityczne w sensie wąskim, bo one w większości przypadków takie inicjatywy w wyborach samorządowych no gdzieś tam nie łapały się powyżej tego bardzo wysokiego w wyborach samorządowych, naturalnego progu wyborczego. Niemniej w bardzo istotny sposób wpłynęły na język. I to nie jest tylko sytuacja metropolii, ale także miast mniejszych. To znaczy, że nawet w polityce starego establishmentu zaczęli mówić wyraźnie innym językiem. Tematy polityki miejskiej się zmieniły i to jest bardzo pozytywne, tylko że to jest dopiero pierwszy krok. To znaczy drugi krok, który musi zostać wykonany, to jest przełożenie tego na agendę partii politycznych startujących w wyborach do parlamentu. To znaczy sytuacja miast w ogóle, a miast średnich zwłaszcza, zmieni się dopiero wtedy, kiedy powstaną projekty związane czy to z reformą ustrojową, kolejną, czyli z adekwatnym, nie chodzi o przerysowywanie znowu granic województw, ale o zbudowaniu
adekwatnych form wpływu różnych miast na politykę ogólnokrajową, czy chociażby na politykę regionalną. Jeśli nie będzie programów infrastrukturalnych, które znowu będą brały przez infrastruktury transportowej, które będą brały pod uwagę przede wszystkim rozwój regionalny, dotychczas to się znowu odbywało za pieniądze unijne i bardzo dobrze, ale jednak w logice przede wszystkim łączenia ze sobą metropolii i całego kraju z organizmem gospodarczym Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec. Tak? Znowu, to z różnych względów było prawdopodobnie nieuniknione, no tylko że minęło kilkanaście lat i konieczne są następne kroki. No i myślę, że ostatnia rzecz, taka kluczowa, pojawia się temat, czy hasło, czy decentralizacji, czy deglomeracji, to się często utożsamia z przenoszeniem różnych instytucji centralnych do miast poza Warszawą. Ja jestem nieco sceptyczny wobec tych pomysłów, natomiast uważam, że na pewno kluczową sprawą jest to, żeby właśnie przy okazji reform administracyjnych powstawały w miastach, tych kilkudziesięciu co najmniej miastach w Polsce, instytucje, które będą stanowiły też potencjalne miejsca pracy i miejsca potencjalnego również kształcenia i robienia karier przez lokalne elity. Znaczy lokalne to nie znaczy tylko dzieci prezydentów średnich miast, żeby miały gdzie pracować, bo dzisiaj, jak wiemy, wyjeżdżają, to jest standard, ale chodzi też o to, żeby ludzie, którzy mają aspiracje do, no właśnie, robienia kariery, ale chcieliby ją związać ze swoją lokalną społecznością, ze swoim miastem, także z administracją publiczną, żeby mogli to robić na miejscu, a nie musieli wyjeżdżać do, no w tym momencie to właściwie tylko do Warszawy, ewentualnie do miast wojewódzkich. Także to przełożenie tej nowej atmosfery, nowego języka, z którym mamy już do czynienia w miastach i które słyszymy w wyborach samorządowych na wybory parlamentarne, no to jest warunek sine qua non tego, żeby naprawdę coś się zmieniło. Myślę. Dziękuję. Dziękuję. Teraz chciałem się zwrócić do doktora Łukasza Zabrowskiego, aby zapytać o jak ta mapa problemów, którą nakreślił Michał, ale którą w takim słynnym raporcie nakreślił profesor Śleszyński, raporcie, który stał się także inspiracją dla aktualnego rządu do podjęcia tego tematu, ponieważ istnieją w ramach tego rządu zespoły, które mają przygotować strategię dla małych i średnich miast i bodajże w jesienią ubiegłego roku po raz pierwszy na forum ekonomicznym w Krynicy był specjalny panel poświęcony rozwojowi średnich miast pod auspicjami polskiego rządu, co jest znamienne moim zdaniem. Ten raport pokazuje te problemy, depopulacja, niebezpieczeństwo utracenia funkcji społecznych przez miasta, które stracą bardzo wielu mieszkańców w wieku produkcyjnym, a zmieni się struktura demograficzna, że będzie, to społeczeństwo będzie po prostu składało się w większości z emerytów. Kwestia wykluczenia transportowego. Jak nałożyć tą mapę problemów na Radom, to jak Radom wypada w tym zestawieniu? Znaczy na ile Radom jest dotknięty wszystkimi chorobami, które toczą średnie i mniejsze miasta w Polsce, a na ile ta sytuacja jest odmienna? No to odnosząc się do tego raportu Śleszyńskiego na temat tak zwanych średnich miast, to trzeba przede wszystkim sobie uświadomić, że miasta średnie zdefiniowano bardzo szeroko. Wyróżniono 255 miast średnich w Polsce, tak zwanych miast średnich. Ta grupa jest niesamowicie zróżnicowana, ponieważ zaliczono tam jakby z założenia wszystkie miasta niewojewódzkie, czyli wśród miast średnich jest Częstochowa, która ma 240 tysięcy mieszkańców i Radom, który ma 215 tysięcy mieszkańców. Natomiast dolną granicę dla tych miast postawiono na wielkości 20 tysięcy dla miast niepowiatowych i 15 tysięcy dla miast powiatowych. Więc według tej definicji miastami średnimi są na przykład Kozienice, Końskie, nie mówiąc już o Starachowicach i Skarżysku, bo to już duże miasta średnie, nie? Ale takie 20-tysięczne miasta typu właśnie Opoczno i Końskie, to też są miasta średnie. Więc ta grupa jest tak niesamowicie zróżnicowana, że trudno w ogóle mówić o pewnych jakby wspólnych problemach dla całej grupy tych miast. Natomiast znamienne jest to, że Śleszyński skupił się na badaniu utraty funkcji w tych miastach.
funkcji, o funkcjach jeszcze za chwilę powiem, natomiast tych miast tracących funkcje wyróżnił nadal 122. Więc to jest nadal stawka i oczywiście to zróżnicowanie wielkościowe jest cały czas takie samo. Co prawda Częstochowa akurat tam wypadła z tych miast najbardziej tracących funkcje. Jeżeli teraz zobaczymy, jakie są miasta najbardziej tracące funkcje, to Radom jest największym miastem w ogóle w Polsce w tej stawce miast średnich tracących funkcje. Czyli zdecydowanie odcina się choćby wielkościowo od całej reszty tych miast. Tam porównywalne wielkościowo do Radomia są jeszcze miasta z konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Bytom, Zabrze, Sosnowiec, tak? One są porównywalne wielkościowo do Radomia, ale nie są porównywalne specyfiką pod tym względem, że to są części dużej konurbacji, czyli w zasadzie części większego ośrodka, prawda? Kolejnym miastem, które jest jakby samodzielnym ośrodkiem poza konurbacjami, które zostało zaliczone do tej samej grupy miast średnich tracących funkcje, tak jak Radom, jest Tarnów, który jest już prawie dwukrotnie mniejszy od Radomia. To tak na razie wielkościowo. Natomiast teraz chcę się odnieść do tego zagadnienia funkcji. Otóż dla miast w ogóle jakby istotą miejskości są funkcje, które to miasto pełni dla pewnego otoczenia. Oczywiście dla własnych mieszkańców, ale też dla pewnego otoczenia, które przy sobie naturalnie skupia swój jakiś tam region, zaplecze, dla którego to miasto jest bliższe niż powiedzmy ośrodki konkurencyjne. I teraz ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że im większe miasto, czyli siłą rzeczy i ma więcej mieszkańców i dla większego regionu stanowi ten ośrodek potencjalnie obsługujący ten region, to im większe miasto, tym musi mieć więcej funkcji, i musi mieć bardziej zaawansowane funkcje, żeby mogło się rozwijać. I problemem tych miast, właśnie na co zwrócił uwagę Śleszyński, jest nie tylko utrata funkcji, ale też to, że te miasta już od dawna, niektóre z nich, nie mają funkcji. Teraz jeżeli porównamy, jaka jest specyfika Radomia, tak? No przede wszystkim jest to miasto bardzo duże, jak na tę stawkę. Co z tego wynika? To z tego wynika, że Radom musi mieć funkcje dużo bardziej zaawansowane i dużo więcej tych funkcji niż na przykład Starachowice czy Skarżysko. Z natury rzeczy po prostu, tak? Bo Skarżysko i Starachowice pełnią funkcję dla jakiegoś tam niewielkiego obszaru, a Radom musi pełnić dla większego. Jeżeli nie pełni, nie ma tych funkcji, no to tutaj to się objawia na przykład bezrobociem, tak? Albo w dłuższym okresie odpływem ludności. Teraz, jeżeli chcielibyśmy się zastanowić, czy Radom rzeczywiście potencjalnie ma jakieś takie funkcje, którymi może konkurować z miastami podobnej wielkości w Polsce, no to najlepszym tutaj przypadem odniesienia będą Kielce, które są sąsiednim miastem w tym samym regionie, tej samej wielkości, o tych samych uwarunkowaniach jakichś tam historyczno-kulturowych. Też miasto poprzemysłowe, tak jak Radom, też miało w przeszłości, rozwijało się jako ośrodek administracyjny, tak jak Radom w XIX wieku. No, mnóstwo podobieństw po prostu. Jak sobie porównamy teraz, jeśli chodzi o wyposażenie w te funkcje wyższego rzędu, no bo te nas bardziej interesują, nie? Bo wiadomo, że Radom pełni również funkcje niższego rzędu, tak jak każde miasto, ale funkcje wyższego rzędu, te funkcje specyficzne, te konkurencyjne w stosunku potencjalnie do innych miast, jakie są funkcje wyższego rzędu? No ośrodek akademicki na przykład, szpitalnictwo specjalistyczne, media, w szczególności media publiczne, tak? Różnego rodzaju ośrodki kulturalno-edukacyjne. Wszelka taka infrastruktura, która obecnie, w obecnym jakby, no powiedzmy specyfice gospodarki, gdzie przemysł upadł wszędzie i teraz dominującą sferą gospodarki są usługi i w dużych miastach są to usługi wyższego rzędu i to są usługi publiczne. Bo te rzeczy, które wymieniłem, to są usługi publiczne. Jak teraz sobie porównamy wyposażenie Radomia pod względem tych różnych funkcji, które wymieniłem, a wyposażenia Kielc, to po prostu Radom jest na dnie. Jest na dnie. Co gorsza, Radom nie tylko, bo Kielce są porównywane wielkościowo, ale nawet porównać Radom z innymi miastami wojewódzkimi dużo mniejszymi od Radomia, typu Opole na przykład, czy Zielona Góra, czy Gorzów, miasta wojewódzkie, tak? Ale dużo mniejsze od Radomia. Okazuje się, że tych funkcji przypisanych im przez władze publiczne, one mają dużo więcej. I tak naprawdę ta różnica na przykład między Radomiem a Kielcami, jeśli sobie porównamy teraz różnica w przypisaniu funkcji, tak? Ale jeśli sobie teraz porównamy na przykład liczbę pracujących, bo to jest lepszy wskaźnik niż sobie bezrobocia, liczba pracujących w Kielcach, a liczba pracujących w Radomiu, to różnica jest kilkanaście tysięcy. Kilkanaście tysięcy osób pracuje więcej w Kielcach niż w Radomiu.
Te kilkanaście tysięcy osób to jest, gdyby sobie policzyć, ile w Kielcach pracuje w tej sferze publicznej związanej z tym, że Kielce są miastem wojewódzkim, to jest właśnie kilkanaście tysięcy osób. A jednocześnie w Radomiu kilkanaście tysięcy to są osoby bezrobotne. Także tutaj zgodziłbym się z tym, już może kończąc tak troszeczkę, zgodziłbym się z tym, że w obecnym jakby układzie gospodarczym, gdzie dominują usługi i jeśli chodzi o duże miasta, takie funkcje wyższego rzędu, są to usługi publiczne, to przemożny wpływ na możliwości rozwojowe danego miasta ma po prostu wyposażenie w sferę publiczną, w sferę instytucji wyższego rzędu. A w Polsce, jeśli chodzi o miasta wielkości Radomia, to zasadnicze zróżnicowanie w tej grupie miast to jest po prostu miasta wojewódzkie, miasta niewojewódzkie. Bo w Polsce niestety status wojewódzki, czyli status administracyjny, jest jednocześnie swego rodzaju koncesją na wszelkiego innego rodzaju funkcje wyższego rzędu. Nie mamy takiej przemyślanej polityki jak na przykład w Niemczech, że jak jakieś miasto pełni funkcje administracyjne, to inne duże miasta podobnej wielkości będą miały przypisane inne funkcje wyższego rzędu, bo nie mają tej funkcji administracyjnej, żeby to się wyrównywało, tak, te powiedzmy możliwości rozwojowe. W Polsce status administracyjny i za tym idzie cała sfera publiczna i to są bezporównanie większe możliwości rozwojowe niż miasta, które właśnie ten status straciły. No a Radom, trzeba tu powiedzieć, jest jednym z dwóch największych miast w Polsce, które status wojewódzki utraciły. I dla Radomia utrata statusu wojewódzkiego jest bez porównania większym ciosem niż na przykład dla Tarnobrzega. Z całym szacunkiem do Tarnobrzega, ale Tarnobrzeg ma 40 tysięcy mieszkańców i Tarnobrzeg, żeby się rozwijać, nie potrzebuje tak zaawansowanych funkcji jak Radom, prawda? No to tak na razie może. To bym w takim razie dopytał, bo Michał Sutowski wymienił jako jedno z panaceów, które pojawiają się w dyskusjach, tak zwaną deglomerację czy dekoncentrację, czyli przenoszenie instytucji centralnych. Czy jak dobrze zrozumiałem, dla Radomia deglomeracja czy dekoncentracja byłaby takim panaceum, tak? Panaceum to nie, dlatego ja zgodziłbym się właśnie z tym, że w tej deglomeracji jakby w czystej postaci nie należy upatrywać zbawienia dla wszystkich miast w Polsce, dlatego że deglomeracja ma polegać na przenoszeniu pewnych funkcji na przykład centralnych z Warszawy do innych miast i to jest bardzo w porządku działanie, tylko że to nie zastąpi wyposażenia w zwykłą infrastrukturę wyższego rzędu, która jest ważniejsza od tego, żebyśmy mieli tutaj na przykład, nie wiem, Urząd Transportu Kolejowego Ogólnopolski. No świetnie, jakbyśmy mieli, ale to nie zastąpi na przykład zwykłego ośrodka akademickiego porządnego albo zwykłych szpitali specjalistycznych, do których musimy jeździć do Kielc, prawda? Do takich zwykłych funkcji wyższego rzędu, które po prostu duże miasto dla dużego regionu pełni. Więc deglomeracja tego nie zastąpi, chociaż oczywiście jest dobrym kierunkiem, ale jest swego rodzaju takim jakby zastępczym rozwiązaniem, tak? W stosunku do tej zwykłej infrastruktury usług publicznych. To chciałem się zwrócić teraz do pani redaktor i poprosić taką perspektywę osoby, która na co dzień opisuje to, co się dzieje w Radomiu i także zapytać się o ten katalog problemów, na ile on jest porównywalny z innymi miastami, a na ile Radom ma tę swoją specyfikę. I czy faktycznie jest tak, że także z perspektywy opisującej Radom utrata tego statusu wojewódzkiego faktycznie oczami dziennikarza widać, że Radom na tym stracił, a być może są jakieś optymistyczne symptomy, które można jako dziennikarka zauważyć, że Radom ma potencjał także rozwojowy. O optymizmie chyba będzie trudno. Ważna jest ta utrata funkcji, o których mówili Łukasz i Michał. Często spotykam się z czytelnikami, którzy sygnalizują, że szybciej dostaje się do lekarza w Warszawie niż w Radomiu, że krócej czekali na badanie tomografa w Kielcach niż w Radomiu. To są informacje, które docierają właściwie kilka razy w tygodniu do mnie. To jest bardzo poważny problem. Szpitale radomskie nie są też chyba, że są odbierane przez mieszkańców. Jakieś takie przekonanie, że szpital kliniczny jest tym miejscem takim, które zapewni lepszy poziom opieki. Druga sprawa, edukacja wyższa. Z mojej klasy w liceum, 36-osobowej, dziś w Radomiu mieszkają dwie osoby. Reszta wyjechała na studia i w tych miastach już została. Została w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. Część się przeniosła do Londynu, do Stanów Zjednoczonych. Odpływają nam
masy wykształconych ludzi. Oni nie chcą mieszkać w domu. Nie widzą tutaj perspektyw rozwoju, nie widzą możliwości jakiegoś dobrego zarabiania. A czy mówią czytelniczki, czytelnicy, co mogłoby ich zatrzymać za domu? Co by musiało się zmienić za domu, żeby chcieli zostać? Paradoksalnie jakaś część mówi, że zatrzymuje ich spokój. Bo to jest miasto dosyć kompaktowe, z którym są korki, ale nie tak wielkie jak w Warszawie, gdzie się zna wszystkich ludzi, gdzie jest wszędzie blisko, są usługi na jakimś poziomie, a w razie czego do opery można jechać do Warszawy. No tak. To w zmieszczonym. Tak. Chyba tak. Dobrze, to w takim razie jeszcze do Państwa. Jeszcze do Państwa wrócę w drugiej rundzie, ale teraz chciałem zapytać Patryka z perspektywy osoby, która jest aktywna w takiej sferze pozarządowej w Radomiu i aktywisty społecznego. To właśnie jak, po pierwsze, jak wyglądają te problemy Radomia, ale też z drugiej strony, co mogłoby ludzi, na przykład ludzi młodych, zatrzymać w Radomiu, bo ty pracujesz także z ludźmi, z rówieśnikami, z ludźmi, którzy, bo wielu twoich rówieśników wyjeżdża, czy planuje wyjazd, albo już wyjechało, ale być może wiesz, co na przykład samo miasto mogłoby zrobić, żeby tych ludzi zatrzymać. Dobry wieczór Państwu. Ciężko jest mówić jako ostatni, bo zawsze już mądrze się zostało powiedziane. Rzucając kamyczek do ogródka i mówiąc o tych rozwiązaniach, które mogą Radomiowi pomóc, to moim zdaniem warto bardzo mocno właśnie rozważyć deglomerację. I mi się marzy, jako lokalnemu aktywiście i politykowi, żeby w Radomiu pojawiło się Ministerstwo Obrony Narodowej, bo to spowodowałoby rozwój naszego miasta, to spowodowałoby rozwój infrastruktury. Również pod tym kątem moglibyśmy opatrywać szanse na radomskiego portu lotniczego. Więc tak, deglomeracja to bardzo fajny pomysł, ale oczywiście ona nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo jest ich o wiele więcej, tak jak tutaj już zostało wspomniane. Ale pytałeś, Michał, o ludzi młodych. Ludzie młodzi przede wszystkim dzisiaj raz, że upatrują swoje szanse rozwoju w dużych ośrodkach związanych z miejscami pracy, ale również nie chcą żyć, jak to się mówi kolokwialnie, w mieście obciachu. My dzisiaj jako Radom mamy bardzo wielki problem. Nie potrafimy zadbać o własny wizerunek. I to właśnie z tego powodu pojawiają się prześmiewcze artykuły, prześmiewcze przezwiska na Radomia. I to jest rzecz, o którą też musimy zadbać, ale mówiąc o mieście obciachu i to jakiejś rzeczy kolejnej, która oczywiście mogłaby nas zatrzymać, to również jest komfort życia. Oczywiście praca tak, oczywiście, że tak, dobre, godne zarobki tak, ale również komfort życia. I to jest to pierwsza rzecz, czyli dostęp do lekarzy, do odpowiednia służba zdrowia, ale również wspomniany spokój i zielone miejsca wypoczynkowe, gdzie można naprawdę po pracy, po uczelni odpocząć, zrelaksować się i nie żyć w typowym blokowisku, w pewnego rodzaju betonowej klatce, ale również w miejscu przyjemnym do życia, bo to jest również dla nas bardzo ważne. Więc to są jakby bardzo ważne, zasadnicze rzeczy, ale również edukacja, która jest wspomniana. Ja dzisiaj rozmawiałem z przedsiębiorcami, bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że słuchaj Patryk, my już dzisiaj musimy wyłapywać specjalistów chociażby od informatyki, od programowania w technikach. Zatrzymywać perełki nasze lokalne, bo naszym potencjałem są jednak ludzie, już ich wtedy związać z ich umowami o pracę, szkolić ich, wychowywać tak naprawdę na własne potrzeby specjalistyczne, bo wtedy jest największa szansa, że oni z nami zostaną. Bo jeżeli my im pozwolimy pójść, napisać maturę, skończyć szkołę średnią, zawodową, techniczną, to najprawdopodobniej wyjadą wraz z całym swoim potencjałem. Więc już dzisiaj przedsiębiorcy zaczynają myśleć o tym, żeby wyszukiwać bardzo ważne perełki, talenty właśnie w szkołach technicznych. I to też jest droga, ale droga, do której muszą władze samorządowe zachęcać przedsiębiorców. To chciałbym jeszcze w takim razie nawiązać trochę do tego pytania i zwrócić się ponownie do Łukasza Zabrowskiego. I także wrócić do tego, o czym mówił Michał Sutowski w pierwszej wypowiedzi, a mianowicie kto tak naprawdę powinien ponosić odpowiedzialność za kwestię rozwoju małych i średnich miast. I chciałem zapytać się,
Być może także na przykładzie Radomia, tak? Gdzie zaczynają i kończą się zadania samorządu prorozwojowe i na czym one by mogły polegać? Znaczy, jakie narzędzia posiada samorząd, aby próbować rozwiązać te problemy, o których rozmawiamy, a gdzie musi zacząć się interwencja władz państwowych i co władze państwowe muszą wziąć na swoje barki, ponieważ wydaje mi się, że w polskiej debacie publicznej brakuje jasnego zdefiniowania, gdzie samorządy są w stanie coś zrobić, a gdzie po prostu kończy się ich rola i jest potrzebna interwencja polityki państwowej. Myślę, że jest jeszcze gorzej, że nie tylko nie mamy zdefiniowanych jakiegoś takiego, powiedzmy, ścisłego podziału kompetencji w tej dziedzinie polityki rozwoju między tam rząd, samorząd czy te podobne jednostki jakieś publiczne. Jest gorzej, dlatego że my w ogóle w Polsce nie mamy strategii rozwoju kraju, jeśli chodzi o to, jak byśmy chcieli, żeby wyglądała sieć miejska. To, co jest w dokumentach planistycznych typu na przykład tam strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czy koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju i tak dalej, to są ogólniki. Oczywiście strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, żeby nie było, uważam, że jest lepszym dokumentem strategicznym niż to, co było poprzednio, jeszcze za poprzednich rządów, ale to nadal płyniemy na poziomie ogólników. W Polsce nie mamy czegoś takiego jak polityka przestrzenna na poziomie kraju. Żebyśmy mieli zdefiniowane, jakie chcemy mieć na przykład poziomy ośrodków hierarchicznych w hierarchii osadniczej, jakie funkcje ma pełnić ośrodek z tej półki i tak dalej. Później do tego dopasowanego rozpoznania, że ten ośrodek na przykład rzeczywiście pełni takie funkcje, a ten na przykład nie domaga, no to wtedy wiemy, gdzie interweniować i gdzie mamy na przykład zwiększyć ten zasób infrastruktury i tak dalej. Nie? Więc w ogóle tego w Polsce brakuje. A schodząc jakby już do konkretów, kto powinien za to odpowiadać? No jeśli chodzi o duże miasta, w miastach średnich, tak, ale te większe z miast średnich, typu taki Radom na przykład, to jeżeli Radom ma być konkurencyjny w stosunku do Kielc, Rzeszowa i tym podobnych ośrodków, to jak wspomniałem, musi mieć infrastrukturę wyższego rzędu. Ta infrastruktura wyższego rzędu to jest infrastruktura państwowa. Ośrodki akademickie w Polsce są instytucje państwowe, nawet nie samorządowe, państwowe. Szpitale kliniczne, które tutaj wspomnieliśmy, tak, które domagały się nowego szpitala klinicznego w Radomiu, to są instytucje państwowe. I państwo nie może, moim zdaniem, jakby, bo jest taka tendencja, że teraz mamy w Polsce samorząd, tak, zwłaszcza, że teraz mamy samorządy wojewódzkie, które są odpowiedzialne za politykę rozwoju w danym województwie i rząd troszeczkę czasami, tak mamy wrażenie, odpuszcza i mówi, no tak, przecież macie samorząd, to coś nie rozwijajcie, nie, ale to jest unikanie odpowiedzialności. Dlatego, że nie, moim zdaniem przynajmniej, nie może tak być, że rząd jakby toleruje to, że w tej chwili na przykład, trzymając się tego przykładu miast wojewódzkich, że po prostu one napychają się wręcz infrastrukturą za pieniądze unijne, przejadając większość tych środków, to w każdym województwie to się dzieje po prostu, że miasto wojewódzkie ściąga do siebie wszystko, takie Katowice na przykład, a taki Bytom czy Sosnowiec po prostu, które są 10 kilometrów dalej, leżą odłogiem, tak? I rząd na to patrzy i mówi, no w porządku, no po prostu, no przecież sami się rządzicie, nie? Nie może tak być. Więc ja uważam, że niestety, ponieważ w Polsce jakby też nie mamy autonomii w Polsce nie mamy autonomii politycznej, tylko samorząd jest z nadania państwa, to państwo ma obowiązek czuwać nad tym, czy te samorządy dobrze działają. Jeżeli działają źle, to ma korygować tę politykę. Także tutaj zdecydowanie odpowiadając na pytanie, bym powiedział, że jest to zadanie dla rządu, po pierwsze, żeby stworzyć politykę przestrzenną i zdefiniować, czym mają być na przykład takie miasta jak Radom, a dalej, co za tym idzie, monitorować, czy rzeczywiście tak jest i jeśli tak nie jest, to po prostu robić konkretnie coś, żeby podnieść te ośrodki zaniedbane, a być może nieco jakby przyhamować rozwój tych, które się rozwijają najlepiej, bo też mamy do czynienia z czymś takim, że owszem, na przykład ta strategia na rzecz miast średnich, tak? To są wspaniałe hasła i niektóre działania, które są podejmowane, są naprawdę w porządku. Tylko, że jakśmy porównamy teraz, zobaczymy, jakie wsparcie nadal i na poziomie rządowym, i na poziomie wojewódzkim jest dla miast wojewódzkich i dla ośrodków metropolitalnych, to i tak to wsparcie dla miast średnich jest praktycznie żadne. Dziękuję.
To jeszcze chciałbym kontynuować ten wątek odpowiedzialności państwa i wrócić do tego pojęcia, które pojawia się też w raporcie Śleszyńskiego i zapytać o to Michała Sutowskiego. Chodzi o słowo reindustrializacja. To słowo stało się modne mniej więcej dekadę temu w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. W Polsce zostało wprowadzone do języka polityki między innymi przez aktualną formację rządzącą i ona się pojawia też w raporcie Śleszyńskiego jako no, pewne panaceum, znaczy przywrócenie sektora produkcyjnego do tych postindustrialnych dzisiaj średnich i mniejszych miast. I na ile wydaje ci się po pierwsze, że to w polskich warunkach jest realne i jeśli jest realne, to jak taka reindustrializacja mogłaby wyglądać i czy twoim zdaniem ten proces przebiega, który został ogłoszony między innymi w exposé Morawieckiego? Dziękuję. Zanim odpowiem na pytanie, tylko jeszcze dodam jedną rzecz a propos województw. Województwa nie tylko, państwo nie tylko toleruje pewną asymetrię i wykorzystywanie różnych przewag formalnych i nieformalnych. Państwo czasem czynnie wspiera miasta wojewódzkie w sposób nieproporcjonalny. Podam przykład, nie podam nazwy, ale jest takie jedno miasto wojewódzkie, które nie miało nie miało instytucji, która miałaby status pełnoprawny status akademicki i ten status przyznano ze względów politycznych nie tak dawno, pomimo oczywistych i jawnych przeciwwskazań ze strony środowisk akademickich samych i komisji akredytacyjnej wskazującej, że dana uczelnia nie spełnia właściwych kryteriów. Rzeczywiście polski rząd mówi dużo o reindustrializacji. W Polsce 2 lata temu nakładem wydawnictwa poznańskiego Heterodox ukazała się najważniejsza chyba książka o polityce przemysłowej ostatniej dekady albo może i dwudziestolecia, czyli Przedsiębiorcze Państwo Mariany Mazzucato z wstępem wtedy jeszcze wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Mogę państwu powiedzieć, że wstęp zdradza lekturę książki, to wcale nie jest oczywiste, bo czasem wstępy nie wiążą. Pisanie wstępów nie zawsze wiąże się z lekturą książki, w tym wypadku niewątpliwie się wiąże. I również w planie Morawieckiego jest mowa o tym, że należy przesuwać Polskę w globalnych łańcuchach produkcji, że Polska nie może być montownią Europy, że w Polsce nastąpiła deindustrializacja, który to proces należy odwrócić. Powołałem się na, po części słusznie, przykład niemiecki, znaczy wskazujący, że te gospodarki, które najlepiej przeszły przez kryzys po 2008 roku, to są te, które miały właściwą czy odpowiednią strukturę podziału PKB między usługi, rolnictwo i przemysł, z dużym udziałem przemysłu. I co bardzo ciekawe, Polska akurat należy do tych krajów, które mają stosunkowo wysoki udział przemysłu i to bardzo dobrze. Znaczy, to pojęcie reindustrializacji oczywiście jest dlatego problematyczne, że sugeruje, że przemysłu nie było albo został zlikwidowany. To jest nie do końca prawda. Znaczy, jeśli chodzi o liczbę, rzeczywiście zamknięto bardzo wiele zakładów przemysłowych po PRL, niektóre być może na wyrost, to znaczy nie należało ich być może zamykać. Pisze o tym bardzo ciekawe książki profesor Andrzej Karpiński. Ale to też nie jest tak, że znaczy Polska jest krajem przemysłowym, to jest bardzo silnie uprzemysłowionym, dużo bardziej proporcjonalnie niż Wielka Brytania dzisiaj, tak? Bo jeśli mówię oczywiście o Wielkiej Brytanii po czasach Margaret Thatcher. Więc tutaj ten potencjał jest i też przykłady różnic między niektórymi miastami, one wynikają nie tylko z ich statusu administracyjnego, ale także właśnie z posiadania bądź nieposiadania gałęzi przemysłu, które na przykład dobrze prosperują i tutaj doskonałym tego przykładem jest Rzeszów, którego część siły Rzeszowa, część siły potencjału Rzeszowa wynika nie tylko z tego, że jest to miasto wojewódzkie, ale również z tego, że to jest miasto, w którym jest przemysł lotniczy. Prawda? Czyli tak naprawdę jeden z, no, jeśli mówimy o tych, które są dostępne dla krajów takich, na takim poziomie rozwoju jak Polska, to przemysł lotniczy należy do absolutnie najwyższej półki, tak? Technologicznej, jeśli chodzi o wartość dodaną. A teraz tak, oczywiście tak jak kwestie rozbudowy infrastruktury, tak jak kwestie tworzenia właściwych instytucji ustroju administracyjnego, tak oczywiście polityka przemysłowa jest moim zdaniem kluczowa dla tego, żeby miasta, w których usług jest za dużo, a przemysłu za mało, rozwijały się lepiej.
żeby rozwijały się miasta poprzemysłowe, to znaczy takie, w których utracony przemysł bądź zlikwidowane monokultury przemysłowe, no nie zna, znaczy, że nic na nich albo niewiele na nich powstało, żeby one również mogły się odbić. To jest niezbędne. No tylko, że mam niestety jeden bardzo poważny problem. W kontekście doświadczeń ostatnich, chociażby ostatnich lat. To jest bardzo cenne, że polski rząd i najsilniejsza formacja polityczna w kraju odeszły od bardzo szkodliwego stereotypu, znanego jeszcze z lat 90., który może najpełniej wyraził jeden z ministrów, jeden z pierwszych rządów lat 90., pan Tadeusz Syryjczyk, minister przemysłu, jeśli dobrze pamiętam, to sformułowanie, że najlepsza polityka przemysłowa to jest brak polityki. Tak? Znaczy, krótko mówiąc, że należy wycofać państwo z gospodarki, no i wtedy ten przemysł się będzie dobrze rozwijał. Akademicy wiedzą już mniej więcej od 20 lat, że to jest nieprawda. W Polsce na poziomie politycznym wiemy to od lat kilku i bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę z tego zwrotu takiego na poziomie języka politycznego, na poziomie opowieści. No tylko, że kiedy obserwujemy na przykład to, jak wygląda polityka państwa w energetyce, tak, jak silne jest lobby, które dąży do utrzymania status quo, jeśli chodzi o bardzo anachroniczny miks energetyczny Polski. Jeśli patrzy na to, można różnie oceniać na przykład pomysł budowy elektrowni atomowej, ale sam fakt w ogóle, w jaki sposób są te projekty przeprowadzane, jak się je planuje, prawda, jak się je finansuje, jak to wygląda, to wszystko nie daje podstaw do dużego optymizmu, że państwo polskie, nie, to nie jest ogólna teza na temat teorii ekonomicznej, tylko państwo polskie dziś, czy ono jest w stanie prowadzić efektywną politykę ekonomiczną, można mieć wątpliwości. Jeśli popatrzymy na przykład na ostatni, może najgłośniejszy projekt, tak, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, prawda? Pomysł, który ma no wszelkie cechy takiego gigantycznego przedsięwzięcia PR-owego, tak, do którego zatrudniony zostaje, już zdaje się został zwolniony, ale był przez kilka miesięcy, no, człowiek raczej nie do końca znany z zajmowania się projektami infrastrukturalnymi, a raczej teoretyki, publicysta, geopolityki, prawda? To tak jak mówię, to wszystko jest bardzo, bardzo problematyczne. I teraz oczywiście jeszcze jest kwestia, jedna rzecz to są zdolności realne oddziaływania państwa i na przykład ulegania bądź nie ulegania różnym interesom. Druga rzecz to jest zgodność bądź niezgodność teorii z praktyką. To znaczy, jeśli kiedyś minister, potem premier Morawiecki krytykuje fakt, że Polska jest zbyt często zbyt nisko usytuowanym w łańcuchach produkcji pod dostawcą, no przede wszystkim niemieckich korporacji, to właściwie można się z tym zgodzić. Zwłaszcza jeśli jeszcze dodaję, że no nie jest ani wskazane, ani sensowne, żeby Polska konkurowała na świecie przede wszystkim niskimi kosztami pracy. Znowu pełna zgoda. No tylko jak popatrzymy na to, jak rząd traktuje specjalne strefy ekonomiczne i jak myśli o ich rozbudowie, poszerzaniu, a nawet utrzymywaniu i kontynuacji w ich dotychczasowej formie. Specjalne strefy ekonomiczne to jest chyba najbardziej anachroniczna i najbardziej nieskuteczna forma polityki przemysłowej, jaką można sobie wyobrazić, czyli przyciąganie inwestorów, no właśnie, zwolnieniami z podatków i zwolnieniami z przestrzegania kodeksu pracy. No to ja mam bardzo poważne wątpliwości. I to jest tak, na poziomie tego, co ja bym chciał, to jest oczywiście, polityka przemysłowa jest absolutnie tą sferą, którą jakikolwiek rząd, jaki chciałbym popierać, to jest sfera, którą musi opracować, przemyśleć, najpierw dobrze zdiagnozować, a potem próbować wdrażać. Natomiast dotychczasowe doświadczenia są niestety umiarkowanie optymistyczne. Dziękuję. I za chwilę Państwa zaproszę do dyskusji, ale na koniec chciałem jeszcze zwrócić się do Katarzyny, do Patryka z takim jednym krótkim pytaniem, bo chciałbym jeszcze dotknąć obszaru, który był nieobecny w naszej dyskusji, czyli ten wymiar obywatelski, czyli coś, co moglibyśmy nazwać kapitałem społecznym małych i średnich miast, ponieważ moje doświadczenie
jako prowadzącego tego typu dyskusje w różnych miastach. Po pierwsze jest bardzo optymistyczne, bo pokazuje, że na spotkania przychodzą osoby bardzo zainteresowane, zorientowane, które chcą się włączać w zmienianie swoich miast i mają dobre pomysły. Ale z drugiej strony bardzo często pojawia się zarzut na przykład co do jakości debaty demokratycznej na poziomie samorządowym. Mówi się, że władze samorządowe są niechętne na nowe głosy, na innowacje, na słuchanie się, wsłuchiwanie się w głos mieszkańców i są niechętne takim partycypacyjnym formom dialogu i współuczestnictwa obywatelek i obywateli. Więc chciałem się zapytać o tą sytuację w Radomiu. Znaczy, czy Radom ma taki kapitał społeczny, ma taką energię obywatelską i czy ona jest z waszej perspektywy osoby opisującej Radom i osoby działającej w tej sferze pozarządowej, czy jest taki potencjał? Sądzę, że potencjał jest. Jest wielu zainteresowanych tym, jak miasto wygląda i jak miasto powinno wyglądać, jak się powinno zmieniać. Problem jest chyba również w Radomiu taki jak w innych miastach. Są konsultacje społeczne, one się cieszą różnym zainteresowaniem w zależności od tematu. Są konsultacje społeczne, na które przychodzi kilkanaście osób, a są takie, na których są setki. Są różne głosy i nie zawsze wszystkie pomysły da się przełożyć, ale też nie zawsze dobre pomysły miasto bierze pod uwagę. Wydaje mi się, że to jest poważny problem. Teraz mamy dyskusję o lokalizacji Radomskiego Centrum Kultury. Mieszkańcy są generalnie przeciw, wiceprezydent jest zdecydowanie za. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Znaczy, jeżeli chodzi o to pytanie, czy Radom ma potencjał wśród ludzi, żeby angażować się, aktywizować swoje społeczności, odpowiem bardzo prosto, tak, ma ogromny potencjał, chociażby na tej sali są osoby, które angażowały się w wiele inicjatyw społecznych, chociażby w związku ze Starym Ogrodem, w związku z 15-leciem. Więc tak, jak najbardziej naszym potencjałem są ludzie, tylko bardzo często władze samorządowe nie wychodzą im naprzeciw i niekoniecznie ich słuchają. Jednym z takich przykładów jest chociażby walka o skwerek na jednym z osiedli, czy teraz właśnie sprawa Starego Ogrodu i budowy Centrum Kultury, gdzie władze samorządowe uparły się po prostu na jedną lokalizację, nie słuchając kompletnie głosów zarówno ekspertów, którzy funkcjonują przy obywatelskim komitecie, jak i samym komitecie i idą w zaparte. Więc to jest pewnego rodzaju problem, to, że faktycznie z jednej strony mamy duży potencjał, ludzie chcą brać sprawy w swoje ręce, chcą się angażować, z roku na rok jest coraz więcej, ale z drugiej strony mamy gdzieś hamulec w postaci władz samorządowych i to niestety bardzo mocno martwi. Ja sobie też przypominam, i to jest najlepsza ocena społeczeństwa obywatelskiego w Radomiu, że najlepsze konsultacje w mieście przeprowadzono rok temu na 15-lecie, gdzie było ponad 200 osób zaangażowanych ze społeczności, gdzie mieszka około 1000 osób, a więc ponad 20% wzięło udział w konsultacjach społecznych. I to pokazuje, że ludzie naprawdę chcą się angażować. Również pokazuje to budżet obywatelski, gdzie z roku na rok zgłasza się coraz więcej pomysłów i coraz więcej ludzi chce głosować. Więc tak, w ostatniej edycji. Co to dorosło? Okej. Okay. Dziękuję bardzo. To zachęcam Państwa, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się nie zgodzić albo zgodzić, albo zadać pytanie, wyrazić swoją opinię, to bardzo serdecznie zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Magdalena Sota, radna Rady Miejskiej. Nie wiem, chyba to jestem jedynym samorządowcem, więc... No to dlatego nie, no jest rzeczywiście pan radny Gogarz, więc cóż, tematów jest poruszonych bardzo wiele. Dużo jest zarzutów do samorządu i samorządowców, tylko Państwo widzicie tą jedną stronę. To wszystko nie jest takie proste, jak czasami by się wydawało ze strony mieszkańców. Może poruszę taki temat rząd, samorząd, takie zadania, które są cedowane na samorządy, ich jest coraz więcej. Problem jest taki, że za tym niestety nie idą takie pieniądze, jak powinny być. Te zadania są, no dajmy przykład, reforma edukacyjna.
Zmiana ustawowa, trzeba było ją przeprowadzić i owszem, to samorząd dostaje wtedy subwencje rządowe, tylko te subwencje nie pokrywają kosztów pełnych, które samorząd musi dodatkowych ponieść, żeby taką reformę przeprowadzić. I teraz to budżet jest określony, tak? On jest 100% i z roku na rok ten budżet wcale nie jest jakiś większy, bo wiadomo, że budżet to jest głównie są podatki CIT i PIT, więc nie przybywa nam tutaj tak wiele nowych przedsiębiorców czy nowych firm, które by generowały aż tak duże dodatkowe wpływy do budżetu. Proszę? Obligacje i kredyty biedne. No, to wiadomo, to jest, wie pan, to jest też częścią składową każdego budżetu. No i teraz te pieniądze trzeba znaleźć, reformę trzeba przeprowadzić remonty w budynkach, tak? Trzeba je dostosować do, nie wiem, oddziałów 1-3, do oddziałów przedszkolnych, bo też kolejna ustawa, która z tego czasu weszła nie tak dawno w życie, czyli musimy zapewnić na przykład trzylatkom, wszystkim trzylatkom miejsca w przedszkolach. No i teraz samorząd musi to zrobić. Spływa, już nie rozumiem, się skupiać na kwotach, jakaś tam subwencja, no ale ona nie wystarcza. Czyli zadania, na które spływają dodatkowe z rządu, musi pokryć samorząd, no bo tak musimy je realizować. To jest oczywiście, że częścią składową. Ja teraz mówię o zadaniach, które na nas ceduje rząd, które musimy wykonać, a za tym nie idą w takich wymiarach, pieniążki nie spływają. Kolejna rzecz, no to mówimy o leczeniu, tak? Mamy dwa szpitale w Radomiu, jeden jest miejski, jeden jest marszałkowski. Wiadomo, że gmina co roku pokrywa stratę szpitala, ale szpital będzie coraz w gorszej kondycji, między innymi dlaczego? Owszem, były wynegocjowane przez lekarzy, przez pielęgniarki podwyżki. Owszem, część tych podwyżek pokrywa rząd, ale też nie w 100%. Część będzie musiał znowu pokryć szpital, co prawdopodobnie zwiększy zadłużenie szpitala i potem znowu gmina będzie musiała pokrywać prawdopodobnie większą stratę. I takich przykładów można wydawać naprawdę bardzo dużo. Teraz jeśli chodzi o współpracę z tak, samorząd a obywatelem. No tutaj można by tak różnie dyskutować. No wszystkich się nigdy nie zadowoli. Wiadomo, że gminy muszą realizować tak zadania i rozwijać to miasto. No i załóżmy, teraz świeży temat, Radomskie Centrum Kultury. Ono musi, może być, nie musi być, tak? Jeśli rzeczywiście nie będzie odpowiedniej lokalizacji, no to prawdopodobnie ono w tym czy w przyszłym roku nie powstanie. Miała być filharmonia. Nie ma idealnej lokalizacji, bo albo jedni, tutaj pan Łukasz też list, pamiętam, pisał, był zamieszczony w Wyborczej, też miał pan zastrzeżenia do tej lokalizacji. I teraz znowu kwestia urbanistów, zależy jak kto do tego podejście, tak? No bo część będzie twierdziło, że Radomskie Centrum Kultury czy instytucja tego typu musi znaleźć się w centrum miasta, tak? Nie można jej zlokalizować poza centrum, pan Łukasz też to uzasadniał. Teraz kwestia znalezienia działki w centrum miasta. No okazuje się, że wcale takiej działki nie mamy. To, co niektórzy z państwa, którzy ten komitet założyli, tam wskazywali niektóre lokalizacje, ale znowu też nie mając pełnej wiedzy, wskazywali te lokalizacje, które są niemożliwe do zrealizowania, bo część, chodziło tam na przykład o Żytnią, nie jest, ten teren nie jest w pełni własnością gminy. Są prywatni właściciele, którzy nie chcą sprzedać tego terenu, więc już wskazywany teren jest niemożliwy do zrealizowania. Także tutaj prezydent nie to, że się upiera, no ta lokalizacja póki co jest wskazana, ale na tę chwilę nie jest powiedziane, że w tym miejscu to Centrum Kultury powstanie, czy w ogóle w takim układzie powstanie. To na razie dziękuję. Michał, czy ja mogę jednym zdaniem? Proszę podsumować, dobra, bo to damy szansę, zbierzemy jak najwięcej, to sobie zapisujcie.
Staniszewski Jarosław, członek Społecznego Komitetu Ratowania Parku Kulturowego Stary Radom. Troszeczkę żeśmy zostali wywołani do odpowiedzi. Chciałbym najpierw podnieść jedną kwestię, że miasto Radom ulegał dezurbanizacji już właściwie 3 razy. To znaczy polegało to na tym, że zmieniało miasto swoje funkcje i przenosiło się. To obecne założenie miasta to już jest 4. z kolei założenie miasta, które się rozwinęło w XIX wieku. To po prima, po sekundę, to chciałbym porównać, bo mam dość dobre porównanie dwóch miast. Miasto Gliwice i miasto Radom. Bardzo porównywalne miasta. Przy czym jedno miasto na Śląsku, drugie miasto na Radom tutaj. Sandomierskie. Amen. Niby ten sam potencjał mają obydwa miasta. A jednak miasto Gliwice jest jednym z najbogatszych miast. Z czego to wynika? Wynika to z gospodarza i przez to, że jednak miasto postanowiło wspierać Politechnikę od dziś, a Politechnika odwdzięczała się miastu, wspieraniu miasta własnymi siłami, kadrami naukowymi. I ten deal bardzo dobrze wyszedł miastu, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj w mieście... No mamy uniwersytet. Mamy uniwersytet, ale z tego jakby nic nie wynika i miasto chyba... ma chyba złe podejście do uniwersytetu. Kwestii kształtowania przestrzeni publicznej. Czyli Radomskiego Centrum Kultury. I tu znowuż, po primo. Mamy niedawno zakończone konsultacje dotyczące dokumentu Wczujmy się w klimat. Dokument ramowy, za którym stoją pieniądze, program LIFE jest między innymi w ramach tego projektu. Jak kształtować miasto, żeby zabezpieczyć to miasto przed zmianami klimatu. Przed smogiem. W tym projekcie bierze 44 miasta, udział miasta. 44 miasta bierze w tym projekcie udział o podobnych parametrach. No i cóż z tego, jeżeli się zapisuje w dokumencie pewne rzeczy, a potem te rzeczy wyrzuca się do kosza. Jest plan ochrony Parku Kultury Stary Radom, uchwała Rady Miejskiej 2011. I cóż z tego, jeżeli postanowienia te prezydent postanowił wyrzucić do kosza na śmieci dla inwestycji. To jest najgorsza z możliwych inwestycji w tym miejscu. Ta inwestycja będzie dużo, dużo droższa przez to, że to są na rząskich gruntach stawiana jest to centrum. Przez to, że jest to teren archeologiczny, przez to, że jest tam z całą pewnością cmentarz, więc trzeba będzie przeprowadzić na pewno badania archeologiczne, przenieść szczątki ludzkie w inne miejsce, więc to jest jedna z najdroższych byłaby inwestycji. A miasto wydaje mi się wystarczająco ma dużo pieniędzy, żeby zainwestować w inną działkę. To tyle ad vocem chciałbym. Dziękuję. Można? Tutaj pan się też zgłosił. Dzień dobry, Piotr Kruzik, mieszkaniec.
Miałem takie wrażenie, że my troszeczkę odchodzimy od tematu, bo jak tutaj spojrzę na Państwa, że nas przybyli, to zawsze byśmy się zajmować tym, co, jak, co zmieniać, żeby zmieniać, prawda? Co zrobić, żeby miasto uległo jakiejś lepszej kompozycji, a w związku z tym, żeby na wszystkim żyło się troszeczkę lepiej. Pana Sebu nie ma, to jest rzecz jest prosta. Wydaje mi się, że w tych podpunktach, jak Pan sugerował, punkt pierwszy to pieniądze. Jeżeli w Radomiu nie będzie określonej kwoty pieniędzy, to finansowanie tego miasta nie będzie skoncentrowane w jakiś sensowny sposób. Znaczy oczywiście częściowo centralnie, częściowo samorządy, częściowo to, co też wspólnie organizujemy, to te wszystkie nasze zakusy na to, żeby było lepiej, no ale nie będą w sferze marzeń i wydaje mi się takie od dyskusji do dyskusji, bo tak jeżeli teraz my dyskutujemy od tego, czy u nas potrzebne jest centrum kultury, oczywiście, że potrzebne, w którym miejscu no, najlepiej takim, żeby wszyscy byli zadowoleni. To się tak po prostu nie da. Tutaj działka, tutaj my słyszymy, to trzeba przeprowadzić jakieś badania, które są związane z inwestycją. A wiemy, że polega inwestycja, to są pozwolenia, to są wszelkiego rodzaju setki dokumentów, które trzeba stworzyć. I teraz to jest osobny temat, to jest temat na osobną dyskusję. Natomiast trzymając się tego, o czym rozmawialiśmy na początku, to ja myślę tak, kwestia podstawowa to jest finansowanie. Kwestia druga to jest determinacja rządu, a determinacja rządu to znaczy, co powiedział Pan, prawda? To nie jest tak, że my wydajemy jakiś dekret, a potem na tym kończymy. Czyli cedujemy określone obowiązki, czy określone klimaty na samorządy, a te samorządy nie mają de facto środków, żeby to literalizować, no bo to jest jakby podstawowa sprawa. Czyli jeżeli jesteśmy konsekwentni, to zastanawiamy się nad tym, ile potrzeba, żeby w Radomiu powstały takie czy inne inwestycje, a potem to realizujemy. Co robić, żeby było lepiej? Tutaj Patryk podał kilka ciekawych tematów. Przede wszystkim tanie mieszkania. Co zrobić, żeby były tanie mieszkania? No, tworzyć taki program, żeby... Na działkach miejskich. Budować na działkach miejskich. Na przykład. I w tym kierunku. Co zrobić, żeby ludzie chcieli zostać w Radomiu? A no tworzyć szkoły. Pamiętacie Państwo, lat temu 25 wstecz, były tutaj... Z czego się morale? No, były dwie podstawowe gałęzie przemysłu. Po pierwsze to były wykłady metalowe, po drugie to była skórzanka, tak? Obydwie te sektory tworzyły szkoły czy zakłady. Pamiętamy wszyscy, Patryk dał prosty przykład. No, trzeba teraz iść w takim kierunku, żeby stworzyć bazę. Młodzi ludzie niech się kształcą w Radomiu, ale też stworzyć możliwości zostania w Radomiu. Wykształciłem się w Radomiu, pracuję w Radomiu. Wykształciłem się, jestem budowlańcem, pracuję w budowlańce. Ja bym przyszedł do różnych przykładów, myślę, że zabrałeś Państwu za wiele czasu. To jest sprawa numer dwa. Sprawa numer trzy to stworzenie bazy kulturalnej, kulturalno-rozrywkowej. No dlaczego w Radomiu nie ma, no powiem tak, w Radomiu coś tu Radomiu ma jakiś teatr. Mamy jakiś klub sportowy, jeden czy drugi, powstaje nowy stadion, ale on dopiero powstaje. Ale co poza tym? Gdzie się wykąpać w Radomiu? Ani jednego tego koseru. No więc i to tych przykładów... Lodowiska nie ma. No, to można demonować, bo przykładów jest wiele. Chodzi, że mają większą pływanie. Oczywiście, infrastruktura. Proszę Państwa, ja prawie 11 lat za granicą, wróciłem do niedawno i chcę powiedzieć, że wcale za granicą nie żyje się lepiej niż w Polsce. Przepływ ludzi z miejsca na miejsca, więc szukanie pracy, stało się już w tej chwili, to jest forma normalnego funkcjonowania. Żyję tam, gdzie mam pracę. Żyję tam, gdzie jest jakieś ciekawe środowisko. Żyję tam, gdzie jest ciepło, żyję tam, gdzie jest przyjemnie. Żyję tam, gdzie wokół mnie toczy się coś sympatycznie. O, dokładnie. Ja muszę umarzyć ten przypadek nieskończony. Myślę, że nie będę zabierał Państwu więcej czasu. Stworzyć infrastrukturę, która będzie przyjazna dla nas, dla Radomia. Nikt stąd nie będzie wyjeżdżał. Tam jeszcze było zgłoszenie, potem pan. Czy ktoś z Państwa jeszcze będzie chciał się zgłaszać? Dobrze, to zaczniemy z tamtej strony. Bardzo mi przyprosił sobie czasową. Tutaj głupoty najstarszy rzeczy w Polsce. Witam Państwa, Tomasz Gowiarz. Ja naprawdę nie chcę zbierać tutaj powiedzieć, tylko do pana prowadzącego mam pytanie. Pan tutaj obserwuje troszkę to rzeczywiste po prostu na różnych ośrodkach średnich miast. I pan powie, taka liczba zebranych był taki. Prezentacji medialnej to jest średnia krajowa, poniżej czy powyżej. Chodzi o zainteresowanie tematem. To jest pytanie do pana, bo pan naprawdę obserwował różne miasta. Druga sprawa to oczywiście jest długoradnym i na pewno problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Ja myślę, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest naprawdę wielkim procesem. W Polsce mamy taki mankament, że zajmiemy się własną rodziną albo ojczyzną. A po środku jakaś wspólnota lokalna to gdzieś tak trochę pokój bywać. No nie jest to najbardziej rozwinięty temat w Polsce. No tak patrzę, obserwuję, że tak powiem, bo jestem nauczycielem zawodu i wiem mniej więcej, jak to się organizują różne
grupy środowiska i co jest czynnikiem wzrostu. Naprawdę, generalnie jest tak, pani Gartner powiedziała, dwie koleżanki, pan jeszcze ktoś został, tak? Najlepsi radomiani, najbardziej aktywni absolwenci wyrobienia tych dobrych szkół z Radomia nie zostaną po prostu. Nawet tutaj padło takie słowo, że nawet dzieci prezydentów nie zostaną po wyjazdu. No taki to jest syndrom, to jest przykra sprawa. Po prostu mi osobiście prywatnie jest bardzo przykro, że tak to się dzieje. Dobrze, że jeszcze ta Warszawa i te kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jakiś sposób dojeżdża, w jakiś sposób, ale jak dojeżdżamy? Żaden rząd, nawet linia kolejowa. Powiem od razu, na pewno mamy bycie szansę najbogatszych województw w Polsce. Mazowsze, wskaźniki europejskie. Naprawdę, no pod tym względem to statystyka mamy świetną, taką średnią. Tylko jak to było? Kto zjadł dwa obiady, kto zjadł jeden, a Nożyce nie z Warszawą, a Radomiu się rozchodzą jeszcze bardziej. Bo jak ja patrzę w kolejnych 10 dekadach, to ja patrzę, że te różnice między Warszawą a Radomiem to się jeszcze rozszerzają. Faktycznie ta zmiana tutaj obecnej grupy rządzącej bardzo jest słuszna. Deglomeracja, w jaki sposób miejsce pracy jest ważne. No ja mówię młode pokolenie. To są właśnie te rzeczy, które trzeba rozwiązywać. Jeżeli chodzi o to, ja nie chcę nikomu dokupywać, ani nikt się chwalić. Ja myślę, że po pierwsze ta dyskusja o osiedlnych miastach jest bardzo ważna, bo to jest ta prawdziwa Polska. Nie te wielkie metropolii, których będzie 5 czy ileś tam, tylko te właśnie miasta powiatowe, średnie, bo one będą szansą dla tych wielkich, fajnych ludzi, którzy tutaj będą chcieli fajne wspólnoty tworzyć i się rozwijać. I wszystkie te usługi będą się dalej rozwijały. Także generalnie mówiąc, zapraszam do innych rzeczy, bo tutaj myślę, że to jest... Bardzo dziękuję za takie spotkanie, bo ja nie jestem zadowolony z takiej frekwencji, bo w konflikcie to Polacy się szybko zapalają, ale co do budowania pewnych zagadnień rzeczy jest trochę gorzej. Akurat tak się złożyło, że pełnię obowiązki przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta. Jestem geografem z wykształcenia. Także generalnie mówiąc, ten temat będzie się rozwijał przez nawet tygodnie, miesiące, ale generalnie trzeba coś robić. Do naszej kandydacji. Dziękuję bardzo. Vis-a-vis jest doktor geografii również. Dzień dobry, Jarosław Kowalik. Ja postaram się tak najkrócej, jak się wygoda. Otóż powiem na jeden temat. Na sesji Rady Miejskiej pan prezydent proponował lokalizację, to pan prezydent proponował lokalizację przy ulicy Żytniej na mieście Kazimierzowskim. Ta lokalizacja rzeczywiście jest nie do zrealizowania, natomiast my proponowaliśmy lokalizację wzdłuż ulicy Malczewskiego między ulicą Krakowską i Wałową jedną, a drugą lokalizację to jest przy ulicy Wałowej od między Dłużniczą, Wałową i Krakowską. Te dwie lokalizacje zupełnie są realne do realizacji, tym bardziej, że gmina miasta, jak każdej gmina zresztą, gmina miasta Radomia, pod cel publiczny może wywłaszczać, a w przypadku ulicy Międzymalczewskiego, lokalizacji Międzymalczewskiego, a Krakowską, tam jest w większości Skarb Państwa właścicielem, natomiast między Dłużniczą a Wołową jest gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska, która również być może chciałaby zamienić się na inną lokalizację. Tak najkrócej. Natomiast jeżeli chodzi o temat naszego spotkania, proszę Państwa, to, że jest tu tak nas mało, to też świadczy, może mieszkańcy wynoszą jakieś doświadczenia, ponieważ przed każdymi wyborami, czy w naszym mieście, czy w każdym innym, reprezentanci, którzy najpierw kandydują, a później trafiają do Sejmu i do rządu, bo przecież przypominam, że panią premier zawalony, ministrów, wiceministrów zawalony, co z tego i nic z tego nie wynika. Obiecują deklaracje, obiecują przenoszenia, obiecują rozwój, obiecują miejsca pracy, wszystko obiecują. Po wyborach niestety efekty są takie, jakie są. Nie ma po prostu nic, a żadna obietnica tak naprawdę, przynajmniej w przypadku Radomia, nie została zrealizowana. Stąd być może właśnie taka tu nas frekwencja. Dziękuję. Liczny, to może jako tak młode pokolenie, które wróciło do Radomia po 15-16 latach niebycia w Radomiu. Powiem Państwu, jak to Państwo powiedzieliście z doświadczenia, też znam to jaki Katowic, Gliwic, bo zajmują się w swojej branży po całej Polsce, nie tylko Polsce. Bardzo dostrzegam te wszystkie opinie, dały mi naprawdę dużo dzisiaj. Myślę, że takie spotkania jak dzisiaj wnoszą w nasze młode pokolenie naprawdę dużo kreatywności. Jako osoba, która też tworzy, tak jak tutaj Pan wspomniał, czy potrzebne są tanie mieszkania, buduję, projektuję, tak, nieruchomości to jest mój chleb. Co bym jeszcze tu powiedział? Generalnie po 16 latach widzę bardzo słaby w ogóle wzrost w Radomiu.
z populacji, która była znacznie liczniejsza, jest jeszcze mniej ludzi. Okay? Ponad 30 tysięcy osób z Radomia w swoim czasie mieszkało we Waście. To jest bardzo duża populacja. Temat lotniska rozwija się z wyborów na wybory. Okay? Pojawia się centralne lotnisko projekt, jak już Państwo wspomnieliście. Szanse dla Radomia, żeby nasze lotnisko rozwinąć. Nic się nie dzieje. Pojawia się temat teraz ośrodka kultury. Okay? Jako osoba, która zajmuje się nieruchomościami i wiem dużo o gruntach Radomia. Mówię szczerze, że się radnym generalnie nie chce nic zrobić. OK? Bo ja bym bardziej wolał zobaczyć kogoś radnego, co rzeczywiście znaczy na polityce i na geopolityce, niż nauczycieli i innych ludzi. Jest to niepotrzebne. Jest to człowiek, który w fabryce broni ucznik wychowywał się, który biega po tym deptaku. OK, zrobili deptak, zamknęli handel. Zniszczyli wszystko. Mamy galerię. Życie w Radomiu toczy się w galerii słonecznej. Na terenie... Więc jako osoba, która działa na arenie międzynarodowej przede wszystkim, mówię, że to jest słabo i miarę. Ja bym bardzo chciał, żeby takie debaty były minimum raz w miesiącu. Oczywiście skutek, że dowiedziałem się, że tej debaty to po prostu przypadek. To zobaczyłem na Facebooku, że ktoś z moich znajomych, nie będę miał nazwiska, bo to jest osoba polityczna, że weźmie udział w tym. Ale jednak no, widzę, że nie ma tej osoby. Tak? Chęci lajkowania, uczęszczania, a bycia to jest po prostu innego. Dobrze, że jeszcze Facebook. Dobrze, że powiem tak, że jako osoba, która rzeczywiście chce to miasto rozwijać, po to byliśmy tu, że chce coś robić dla ludzi, tak? Ale myślę, że ci, którzy są tutaj od zawsze, nie zawsze chcą dla tych ludzi co tego zrobić. To tyle. Proszę. Szanowni Państwo, jestem przedsiębiorcą od 1981 roku. Miałem okazję tu właśnie zaczynać swój biznes i właśnie w 1981 roku, kiedy przyszła pierwsza fala emigracji mojego pokolenia, kiedy młodzi ludzie właśnie już wtedy postanowili wyjechać z kraju, który nie daje żadnych szans młodym ludziom, postanowiłem zostać. Nie żałuję. Powiem szczerze, że Radom daje szansę, zawsze dawał szansę i w każdej sytuacji daje szansę. Tylko trzeba umieć je wykorzystać. Zbyt dużo liczymy na to, że przyjedzie rycerz na białym koniu, przywiezie nam tę szansę. Zbyt mało własnych inicjatyw, które by mogły się rozwijać, moglibyśmy rozwijać i dawać szansę młodym ludziom. Proszę Państwa, w 1992 roku mieliśmy reformę państwa, bardzo istotną i z wielkim wpływem na nasze miasto Radom. Powstały dwa samorządy. Jeden samorząd terytorialny, który dostał wszystkie prerogatywy i możliwości działania i tak powstała ta właśnie demokracja, która sformowała nasze miasto, bo w 26 latach możemy ocenić, jak on jest sformowany. Drugi samorząd to samorząd gospodarczy, który miał być równoprawnym samorządem do samorządu terytorialnego i miał mieć głos tak wysoko postawiony wręcz z drugą izbą parlamentarną, bo Senat miał być izbą parlamentarną z samorządów gospodarczych. Bez ludzi, którzy działają w gospodarce, bez ludzi, którzy rozumieją, czym jest gospodarka, bez ludzi, którzy właśnie nie wiedzą, w jaki sposób stworzyć szansę dla gospodarki, takiej gospodarki zmontować nie idzie. Tu ktoś wymienił, chyba pan wymienił cudowny pomysł na strefy gospodarcze, które doprowadziły do ruiny gospodarkę i przedsiębiorstwa miejscowe. Dlaczego? Ponieważ te przedsiębiorstwa zostały pozbawione kadr. Ja w swoim czasie zatrudniałem ponad 1000 osób. W tych 1000 osób było 100 osób, które to były kadry tak zwanych wysokich kwalifikacji, to byli kierownicy, technolodzy, to byli projektanci, to była elita.
To była elita intelektualna, która jest w stanie poprowadzić przedsiębiorstwo. Tak jak i w mieście potrzeba elit, tak i w przedsiębiorstwie potrzeba elit. I to te elity decydują o rozwoju. Jeżeli się pozbawi elit głosu, albo na przykład dokona się takiej destrukcji polegającej na tym, że nagle pojawiają się przedsiębiorstwa na rynku radomskim, które są w stanie szybko zaproponować najwyższe stawki płac i ściągnąć elity do siebie, wtedy zostaje w tych przedsiębiorstwach degrengolada, bo tam zostaje średnia klasa, która też dostaje lepsze szanse. Gdzie dostała te szanse? Ano w postaci takiej, że mogła sobie wyjechać za granicę i dorobić w szybkim czasie więcej pieniędzy niż w tych przedsiębiorstwach, w których mogła funkcjonować. W ten sposób został zdemontowany przemysł radomski. Ten przemysł radomski został zdemontowany na własne życzenie mieszkańców. To właśnie ci mieszkańcy, którzy wracają teraz po latach, opowiadają, jak to było, jak byli tu na kierowniczych stanowiskach, jak fajnie żyły. To niestety to, co osiągnęli gdzieś tam na wyjeździe, to się okazuje niewielki sukces. Ale to już jest za późno, bo jak wrócili do tych przedsiębiorstw, już nie ma. Albo nie potrzebują tych ludzi, bo ich po prostu zwyczajnie nie zastąpił ktoś inny. I powiem jeszcze o bardzo ważnej kwestii dla naszego miasta. Szanse są zawsze i teraz są. Do tych szans, do tych podstawowych szans, to jest nasz wkład ludzki. Jeżeli my w tej chwili nie postawimy na ludzi przedsiębiorczych i damy im szanse wyrównane chociaż, to weźmy pod uwagę sobie taką, że dzisiejszy przedsiębiorca z ulicy Żeromskiego i z ulicy Kusocińskiego, to co teraz trwa, dożynanie drugiej grupy biznesów, czyli handlu. W jaki sposób handel został pozbawiony możliwości funkcjonowania? Mamy globalizację w handlu. I tak na polski rynek weszedł gigant w postaci Amazona. I dzisiaj na każdej wsi, już nie mówię o mieście, funkcjonuje najnowszy i najszybszy internet. I tam pani Kowalska czy pan Kowalski mogą w drodze internetowego zakupu zakupić praktycznie wszystko w strefie bezcłowej, bezpodatkowej. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, jeżeli tam ktoś to opowiada w telewizorni, że uszczelnił ustawę o VAT-ie, to się dopytajmy, ile VAT-u odprowadziły przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce? Takie przedsiębiorstwo jak Amazon, które ma wielomiliardowe obroty w handlu, ile dokładnie odprowadziło podatku na rzecz polskiego podatnika, czy na rzecz danego miasta, w którym funkcjonuje. Wiemy, że to są tak straszne rzeczy, które dopuścił polski ustawodawca, polityk, który doprowadził do dwóch obszarów działania, że jeden może robić wszystko na tym rynku i nic nie płacić, a drugi z budki, z jakiegoś przysłowiowego kiosku ma do zapłacenia 6, 10, 12, 16 danin na rzecz naszego państwa. A co się dzieje i kto pozwolił panu ministrowi finansów zwolnić z podatku przedsiębiorstwa zagraniczne? Tylko dlatego, że się nazywają McDonald's, czy nazywają się Amazon, czy nazywają się jakiś inny gigant światowy. Wspomniane miasto Rzeszów i rozwój miasta Rzeszowa to jest nic innego jak offset. Wiecie państwo, czym skończył się offset z pierwszego rozdania za tak zwane latające samoloty F-16? Ja brałem w tym udział. Byłem zaproszony do dyskusji w sali kolumnowej Sejmu, kiedy strona amerykańska kpiła z całego przemysłu polskiego na zasadzie takiej, czy w offsecie mogą być produkowane na przykład buty wojskowe, no bo armia amerykańska czy armia NATO potrzebuje butów. Nie. Buty, proszę państwa, to za bardzo ważny element dla armii. Tego w Polsce produkować nie wolno. Przemysł chemiczny zapytał, czy może papier do drukarek, czy papier do innych czynności byłby dobry w offsecie. Już kończę. Pamiętam państwu, to były kpiny, wiemy, gdzie. Co się stało z offsetem amerykańskim? Ano co? Amerykańskie firmy weszły w obszar Rzeszowa i okolic. Tam dokonały offsetu na śmieszne pieniądze, bo nawet nie 10%, tylko 5% tego, co powinny dokonać.
A reszta to taka firma weszła do Polski, Smithfield. Nie wiem, czy znacie, to jest światowy gigant w hodowli świń. I Polska pasie świnie w ramach offsetu, bo do tego akurat, nie wiem, to powiedzcie sobie sami. Jeżeli miasto Radom nie pozwoli w ramach tak zwanego publiczno-prywatnych działań rozwoju tego miasta, to ja nie widzę większych szans, żeby środowiska, czy to samorządu miejskiego, czy w myśl tych wszystkich obiecanek, że nam tutaj rząd coś zafunduje, czy nam rząd zafunduje przemysł, czy nam rząd zafunduje lotnisko, nic z tego nie wyjdzie. To wszystko zależy od samych nas. Jeżeli teraz radomianie nie spowodują tego sami, że będą mogli rozwijać swoje miasto, to po prostu nikt tego za nas nie zrobi. Tak samo jest w każdym mieście. To od ludzi zależy wszystko. Co do tego offsetu, to zdania są podzielone, bo teraz Amerykanie bez offsetu już nam oferują wiele rzeczy, niestety, i walczymy o offset. A offset dla Rzeszowa i dla Uniwersytetu Rzeszowskiego był podstawą pięknego rozwoju tego miasta. Również Kielce się świetnie rozwijają w porównaniu z Radomiem. Najbliższa nasza konkurencja. W związku z Centrum Kultury chwała, że Gazeta Wyborcza oraz pan doktor geografii siedzący obok pani redaktor zawalczyli o najstarszy park w Polsce i stary ogród nie jest niszczony, nie ma tam rzezi drzew po to, żeby postawić Centrum Kultury. Proszę Państwa, nie tylko tu nas stoi Miejski Dom Kultury. Jest to budynek, który doskonale ilustruje historię naszego miasta. Proszę Państwa, ja w tym budynku w czasach dzieciństwa i wczesnej młodości chodziłem na przeróżne kursy żeglarskie, taneczne, niezbędne do mojego codziennego życia na świecie. I co tam jest? Ruina. I dlaczego miasto, w centrum miasta, vis-a-vis prezydenta i radnych miasta, tutaj obecnych na sali, w osobie dyrektora szkoły i pani, która również zabrała głos. Dlaczego chodząc przez park, widząc codziennie tą ruinę, przecież gospodarz może, jeżeli są tam problemy własnościowe, jak przypuszczam, wejść, to jest centrum miasta, wsadzić pieniądze, uratować, a nie czekać aż to runie. Podobna historia, była zmiana ustrojowa. Hala Radomskuru, Radomiak, była na wykończeniu do oddania. Sprzedano, handlowano nieruchomościami, zarobiono na nieruchomościach, a do dzisiaj prezydent Witkowski nie potrafi dotrzymać umowy. Wiele międzynarodowych imprez nie odbywa się w Radomiu, ponieważ prezydentowi i radnym, a prezydent mówi, radni mi są niepotrzebni publicznie. W związku z tym, proszę Państwa, jeżeli tak jest w naszym mieście, to nie mamy się czego spodziewać. Szef NIK-u, jeżdżąc codziennie z Łodzi do Warszawy w tom i z powrotem, potrafił zagospodarować PKP, że w ciągu godziny jeździł jak my z Radomia 30 tysięcy codziennie w tom i z powrotem. Przez dwie godziny to szef NIK-u tak przypilnował PKP, że jeździ się poniżej godziny. I dlaczego my z Radomia, mając premiera, mając takie osoby na wysokich stanowiskach, zarówno z prawej strony, jak obecnie, jak i z lewej strony, jak wymieniona pani premier, nie potrafimy tego zrobić, bo oni muszą dojeżdżać, bo oni się wyżywią. Bo oni są wożeni właśnie drogimi limuzynami, które są na nasz koszt, na kredyty, które będą spłacały w przyszłości następcy nasi. Proszę Państwa, Centrum Kultury, owszem, wybudowano wspaniałą szkołę muzyczną, Koło Leśniczówki. Jest jedna z najlepszych sal koncertowych w Polsce, imieniem Pendereckiego, zasłużenie. Proszę Państwa, kto pokaże sprawne zarządzanie tą salą?
Tutaj naprzeciwko, nie tylko ten endek ruina, postawiono muszlę. Dlaczego amfiteatr jest w ruinie? Proszę pana, proszę państwa, ja jestem z Kochanowskiego. Byłem oburzony niezagospodarowaniem budynków oświaty na Kilińskiego, tylko megalomanią. Kochanowskiego rozbudowano, bo nauczyciele nie będą przechodzili na drugą stronę ulicy. Zresztą rozbudowano architektonicznie fatalnie, bardzo brzydko, akurat w okresie, kiedy uczniów jest coraz mniej. Megalomania. Nie potrafimy zagospodarować tego, czego mamy. Co mamy? Poza tym, my z Radomia nie jesteśmy tak przedsiębiorczy, niestety, proszę pana, jak pan, bo przyjeżdżają ludzie, małżeństwa spoza Radomia, tworzą firmę WAG, potrafią być sponsorami dla całego miasta, dla ważnych imprez kulturalnych w tym mieście i to są ludzie spoza Radomia, a prowadzą świetną, bardzo sprawną, owocną firmę prywatną. Proszę państwa, nie ma gospodarza, jak wybieramy, tak mamy. Dziękuję bardzo. To bardzo państwu dziękuję. Wątków pojawiło się sporo. Chciałbym teraz oddać takie czas na bardzo krótkie podsumowania i może po kolei zaczniemy od Patryka, potem Michał, Katarzyna. Wyrywałem się wcześniej do odpowiedzi, tak? Do zabrania głosu to mam jako pierwszy. Ja zanotowałem sobie po tym spotkaniu bardzo wiele rzeczy. Już taki czas, że wszystko co notuję, to robię to w telefonie. Dziękuję państwu za to, że przyszliście. Ale muszę odnieść się do słów pani radnej tutaj. Pan radny, zresztą notabene dyrektor mojej szkoły bardzo wiele lat temu wspominał o społeczeństwie obywatelskim, a pani radna mówiła o tym, czego samorząd nie może zrobić, albo w czym rząd nie pomaga, albo przeszkadza. A ja mam pewne przemyślenie z dnia dzisiejszego. Ja mam pewne przemyślenie. Pani radna, ja pani nie przerywałem, naprawdę. Proszę panią. Ja mam takie przemyślenie z dnia dzisiejszego. Otrzymałem dzisiaj pismo z Urzędu Miejskiego. Pismo, w którym władze samorządowe naszego miasta zablokowały pierwszą obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Przez co? Przez literówkę w uchwale. Całą procedurę wstrzymano o 40 dni prawie przez to, że była jedna literówka w uchwale Rady Miasta. No tak się nie tworzy społeczeństwa obywatelskiego. Tak to społeczeństwo obywatelskie się niszczy, pani radna. I jeszcze bardzo ważna rzecz, bo mówi się o Starym Ogrodzie, mówi się o Centrum Kultury. Jak najbardziej, Centrum Kultury jest potrzebne. Czy w Starym Ogrodzie? Ja mam bardzo wielkie wątpliwości. Ale mnie boli jako lokalnego aktywistę polityka też, młodego pokolenia, bardzo inna, rzucająca się w oczy rzecz. Pan wiceprezydent, ja specjalnie użyłem wcześniej słowa, uparł się na tą lokalizację, ponieważ rozpoczął całą procedurę przetargową, jak to zresztą cytat z jego wywiadu, mimo tego, że mieszkańcy chcieli rozpocząć konsultacje społeczne. Czyli dzisiaj konsultacje społeczne się zaczynają, ale procedura przetargowa ruszyła i wiceprezydent całą procedurę kieruje na tą właśnie działkę, którą sobie sam wymyślił. A konsultacje społeczne są mu dzisiaj do niczego niepotrzebne, będą obok i nawet jeżeli efekt końcowy tych konsultacji będzie taki, że ta lokalizacja, która dzisiaj jest zła, to i tak ona będzie, bo procedura przetargowa ruszyła. Więc tutaj jest coś nie tak, prawda? I ja mam jeszcze jedno takie przemyślenie, prawdę podsumowując i jeszcze raz dziękując państwu za tą obecność, bo to ja tego tak dużo notowałem na telefonie, bo to wy jesteście tą mądrością tak naprawdę, a ja tylko skromnym aktywistą społecznym. Podsumowując, czy deklaracja, wracając troszeczkę na główne tory tej dzisiejszej dyskusji, jest pewnego rodzaju szansą na rozwój średnich miast? Tak, bo to wspomniane pieniądze, to nowe miejsca pracy i to rozwój. Dziękuję bardzo. A propos tego, co mówiła pani radna, na obronę nas tutaj siedzących powiem, że jak mówiliśmy o kimś źle, to raczej o rządzie niż o samorządzie i ta teza, którą pani podniosła, że rząd deleguje, ale nie finansuje, znaczy deleguje zadania, ale nie deleguje środków, to było to przez nas również wypowiedziane, w tym sensie raczej myślę, że nie jesteśmy po przeciwnych, w tej akurat kwestii nie jesteśmy, wydaje mi się, po przeciwnych stronach sporu. Powiem tak, jak
słyszę o tym, że to wszystko zależy od ludzi, to zawsze mam ochotę zadać pytanie, od których konkretnie, bo ja nie jestem pewny, czy gdyby z mniejszych i średnich miast ludzie nie wyjeżdżali na emigrację, to założyliby własne firmy i wtedy na pewno zbudowaliby prężny przemysł, nie wiem, Doliny Krzemowe, by tu u nas powstały, ci ludzie wyjechali nie bez powodu. Z mojego miasta Koszalina, z mojej klasy w liceum, na 27 osób, które zdało maturę, 14 pojechało do Warszawy, 10 do Poznania, 1 do Gdańska, 1 do Psali, 1 do Kolonii. A ile do Słupska? Nikt. Nikt. To był 2004 rok, już dawno temu. Ale nie przypadkiem wyjechali, tak? Ponieważ bardzo niewiele wróciło, chyba jedno do dwie osoby tylko. Więc to nie jest przypadek. Ta rola państwa wydaje mi się dalej kluczowa, to dlatego, że kolejne ekipy myśląc albo nie myśląc, o rozwoju Polski, o rozwoju przestrzennym, rozwoju miast średnich, małych i dużych, no to najpierw stosowało w praktyce, a potem jako pewną narrację ideologiczną, ten wspomniany już model polaryzacyjno-dyfuzyjny, czyli mamy ograniczone środki, więc dosypmy tym najlepszym, to potem oni się rozwiną i potem skapnie tym słabszym. Potem kolejna ekipa powiedziała, że nie, są ci prawdziwi tacy Polacy, swojscy, lokalni, nie to co w tych wielkich miastach wyobcowani, wyalienowani. Krótko mówiąc, przeciwstawili miasta średnie i małe tym największym. No tylko, że praktyka polityczna jest taka, że likwidują uczelnie albo tak ustawiają parametry systemu, że doprowadzą do likwidacji uczelni w miastach średnich. Wreszcie ostatnio, sprzed mniej więcej pół roku, propozycja z kolei znowu liberalnej części opozycji, no to pomysły na reformę finansowania samorządów, ale polegające na tym, żeby więcej podatków zostawić w samorządach. No brzmi fajnie, tylko kłopot polega na tym, że wtedy ci, co mają, to jak zasada świętego Mateusza, czyli bogatemu będzie dodane, biednemu będzie zabrane, tak? Znaczy, krótko mówiąc, jak samorząd jest bogaty, to będzie miał jeszcze więcej, no strasznie fajnie, tak? Tylko, że reszta nie wyjdzie na tym dobrze. Dlatego ja odnoszę wrażenie, że konieczne jest, żeby wymusić na rządzących, czy na państwie, czy na rządzie centralnym, żeby wymusić zmianę polityki transportowej, polityki infrastrukturalnej, polityki administracyjnej w sensie budowania i dystrybuowania instytucji, potrzebne jest silne lobby. To lobby mogłoby zostać stworzone przez samorządowców z kilkudziesięciu miast, nie kilku, i nie z tych kilku najbogatszych, bo wtedy oni tak sobie ustawią lobbying, żeby właśnie działać raczej w duchu wspierania tych, którzy i tak są silni, czyli kilku wielkich metropolii plus kilku wielkich gmin, które na przykład są bogate przez przypadek, ponieważ mają jakąś siedzibę jakiejś wielkiej firmy, tak? Są w Polsce takie bardzo bogate miasta jak Polkowice na przykład, prawda? Bo tam jest KGHM, albo Płock, tak? Który ma Orlen. Tak, ale to są, to nie jest przykład, że mały też może dużo, tylko to jest kwestia przypadku geograficznego w pewnym sensie. Zresztą bardzo wiele takich firm też przenosi się do Warszawy, znaczy funkcjonują realnie w mieście, ale rejestrują się w metropolii i wtedy metropolia otrzymuje podatki. Krótko mówiąc, jeśli nie będzie nacisku oddolnego, który mógłby zostać wywarty przez jakiś sojusz bardzo różnych, czy miast, które są na przykład na różnym poziomie rozwoju gospodarczego, ale są w podobnej sytuacji strukturalnej, to znaczy mają właśnie, nie wiem, między kilkadziesiąt, a powiedzmy 250 tysięcy mieszkańców, to już trochę węziej zakreślona grupa niż w raporcie profesora Śleszyńskiego, to wydaje mi się, że jeśli oni uczynią z tego temat polityczny, no to wtedy jest szansa, że coś się zmieni. Bo jeśli pozostaniemy tylko i wyłącznie na poziomie polityk miejskich, no to być może aktywiści wpłyną na jakieś cząstkowe polityki, dokonają jakieś korekty na poziomie swoich miast, ale zmiany jakościowej na poziomie ogólnopolskim nie osiągną. I tak puentując, powiedziałbym, że to dowartościowanie miast średnich jest dlatego takie kluczowe, że po pierwsze te wszystkie wyzwania, przed którymi stoi Polska w najbliższych dziesięcioleciach, czyli z jednej strony wyzwanie demograficzne połączone z prawdopodobnie z radykalnym zmniejszeniem liczby ilości środków z Unii Europejskiej, to efekty tego zjawiska oczywiście najmocniej, najwyraźniej, najsilniej będzie widać właśnie w miastach małych i średnich i one poniosą też koszt tego, że metropolie będą próbowały się ratować drenażem zasobów, prawda?
prawda? To znaczy, że wszystkim się pogorszy, tylko że metropoliom pogorszy się trochę mniej, no bo będą różnymi instrumentami, które posiadają, po prostu przyciągać zasoby i finansowe i ludzkie do siebie. To jest jedna rzecz. I krótko mówiąc, i dlatego bez świadomej redystrybucji z poziomu państwa to będzie po prostu wyścig do dołu, tak? I gra rozwojowa, to nie jest moje sformułowanie, ale podoba mi się bardzo gra rozwojowa sumie ujemnej. A druga rzecz, że to się też przełoży, to sytuacja, w której metropolie trochę tracą, a małe i średnie miasta tracą bardzo dużo, będzie prowadziło do podziału społecznego, na który politycy będą chcieli nakładać bardzo dla siebie korzystny podział polityczny i to wtedy będzie podział, to będzie pogłębianie podziału te europejskie czy światowe metropolie, centra raczej z, otwarte na świat, prawda, liberalne i te zamknięte w sobie wspólnoty, którym pozostaje już tylko jakaś zamknięta tożsamość, bo nie mają nic, bo już nie mają żadnych innych zasobów, z których mogłyby czerpać godność i dumę. I jeśli taki podział się będzie pogłębiał, to prowadzi do katastrofy społecznej. Znaczy po prostu do takiego podziału społecznego, z którego już się nie da wyjść i inaczej niż przez jakieś takie, no raczej niedemokratyczne zarządzanie konfliktem. No także albo się miasta średnie dogadają i wymuszą po prostu zmianę strukturalną na poziomie centralnym, to znaczy doprowadzą do tego, żeby politycy musieli uwzględniać te postulaty i żeby było oczywiste, że to będzie agenda nie tylko jednej partii, bo to oczywiście dobrze byłoby, żeby jedna partia coś takiego formułowała, ale to jest zadanie z takiego poziomu, że ono wymaga konsensusu ponadpartyjnego, tak? To znaczy to nie może być przedmiot kluczowego konfliktu, tak? To znaczy gdzie połowa twierdzi, że tak, a druga połowa twierdzi, że nie. To jest wyzwanie, które musi po prostu przechodzić w poprzek podziałów partyjnych. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Ja się w całości zgadzam z tym, co powiedział przed chwilą Michał. Decyzje muszą zapaść centralnie. Sami niewiele zmienimy, co nie znaczy, że nie możemy o tym rozmawiać. Powinniśmy o tym rozmawiać. Powinniśmy się zastanawiać, jak wpływać na rząd, jak wpływać na władze centralne, po to, żeby te zmiany zaszły. I mam nadzieję, że takich spotkań będzie więcej. Dziękuję. Tak, o, to ja też tak może trochę na obronę nas jako Radomian, bo tak sobie tutaj troszeczkę na siebie narzekaliśmy w pewnym sensie, prawda? Więc ja chciałem powiedzieć tak, że fajnie, że tutaj padły przykłady dwóch miast. No jak zawsze. Fajnie, że tu padły przykłady dwóch miast. Gliwice, które to miasto no, porównywalne wielkościowo do Radomia, no, zupełnie inny czynnik rozwoju, mianowicie właśnie ta Politechnika, która jednak jest uczelnią dużo i większą i wyższej rangi i dużo starszą niż nasza niedawna Politechnika. I to jest powód, dla którego Gliwice tak się odcinają od na przykład Bytomia czy Zabrza. Po prostu infrastruktura państwowa, bo nie jest żadną zasługą Gliwic, że akurat tam po wojnie zlokalizowano Politechnikę. Jest to infrastruktura państwowa. Podobnie cieszę się, że padł przykład Rzeszowa, bo Rzeszów jest znakomitym tutaj właśnie takim odniesieniem. Proszę Państwa, Rzeszów ma najwyższy odsetek studentów w odniesieniu do liczby mieszkańców w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej. To jest infrastruktura państwowa, to są państwowe uczelnie, które zostały stworzone w Rzeszowie i państwo wsparło na tyle ten ośrodek akademicki, że Rzeszów teraz jest wschodzącą metropolią. To jest zasadnicza różnica, jeśli chodzi o czynniki rozwojowe, w stosunku do Radomia. Dlaczego my tutaj tak na siebie poniekąd trochę słusznie narzekamy, a to, że nas mało przyszło, a to, że samorząd nie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działał, a to, że aktywność społeczna nie jest taka, jakbyśmy chcieli. Dlaczego jesteśmy tacy, jak jesteśmy? Że troszeczkę nie domagamy. Otóż to nie jest wbrew pozorom nasza wina. To jest skutek problemów Radomia, że tak jest, ponieważ miasto, jeśli chodzi o najważniejszy czynnik rozwojowy, to jest kapitał ludzki, tak zwana twórcza warstwa społeczna, która się kształtuje właśnie dzięki ośrodkowi akademickiemu, dzięki placówkom wyższej kultury, różnego rodzaju specjalistycznym
elementu infrastruktury publicznej, która albo kształci tę twórczą warstwę społeczną, albo ją ściąga. I miasta, które tę twórczą warstwę społeczną mają szerszą niż Radom, tak jak na przykład Gliwice czy Rzeszów, po prostu tam wszystko lepiej działa. Ale to nie jest dlatego, że my jesteśmy przeciętnie głupsi, tylko dlatego, że u nas jest węższa ta twórcza warstwa społeczna. I tego nie przeskoczymy tak sami z siebie, że my się tu zepniemy i jako radomianie to będziemy teraz wszystko robić lepiej i będziemy się lepiej rozwijać. No niestety, potrzebujemy też tej infrastruktury, którą ma Rzeszów, którą mają Gliwice, no, którą mają miasta tej wielkości, miasta w Polsce, które są miastami wojewódzkimi. Więc moje przesłanie po prostu, weźmy się i jeśli coś chcemy zrobić, to odzyskajmy status wojewódzki. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom. Dziękuję Państwu za żywy udział w dyskusji i chciałem odpowiedzieć na to pytanie niejako pocieszając. Znaczy, Państwo nie powinniście się samobiczować, że w Radomiu przychodzi mało osób na dyskusję, bo to jest średnia krajowa. Znaczy, tyle osób przychodzi na tego typu spotkania w innych miastach. Być może, jeżeli byśmy wzięli stosunek liczby mieszkańców do uczestników, to być może tutaj Radom wypadł troszeczkę słabiej, ale to jest po prostu polska norma, polska rzeczywistość i tak jest. Natomiast co jest bardzo, bardzo optymistyczne i wydaje mi się, że to spotkanie też jest tego przykładem, to jest to, że na te spotkania przychodzą osoby, które są zaangażowane w życie miasta, mają własne pomysły, mają własne poglądy, nie boją się ich przedstawiać, nie boją się występować z nimi na forum publicznym i wchodzić także na ścieżkę kolizyjną z władzami miasta. Co także jest bardzo optymistyczne, na te spotkania przychodzą także przedstawiciele władz samorządu. Także ja się cieszę, że na dzisiejszym spotkaniu byli przedstawiciele samorządu radomskiego. My poprzednie spotkania odbywaliśmy także w przededniu wyborów samorządowych i mieliśmy w kilku miastach kandydatów na prezydentów, ale którzy przyszli, siedzieli w przedostatnim bądź ostatnim rzędzie, nie zabierali głosu, nie przychodzili się lansować, ale robili notatki. Więc wydaje mi się, że także jeśli chodzi o polską politykę samorządową, w Kielcach, ale w Kielcach chciałem powiedzieć tak, w Kielcach była podobna liczba ludzi i tak samo narzekali na brak dialogu między mieszkańcami a władzami miasta. Także jeśli chodzi o rywalizację radomsko-kielecką, to tutaj jest na remis. Natomiast wydaje mi się, chciałem zakończyć taką puentą. Wydaje mi się, że po pierwsze ja interpretuję to, że sam fakt zainteresowania tego typu spotkaniami i takim pozytywnym odbiorem, a także tym, że uczestniczyli ci samorządowcy, on pokazuje, że chyba wyczerpuje się pewien paradygmat myślenia o samorządzie, który dominował w Polsce przez ostatnie dwie dekady. Znaczy, że właściwie do jakiegokolwiek miasta byśmy nie pojechali, to te samorządy realizowały tę samą politykę, że trzeba wybudować akwapark, że trzeba wybudować stadion i zajmować się promocją miasta, natomiast kwestie związane z estetyką, z planowaniem przestrzennym, z jakością codzienną, jakością życia, z usługami publicznymi, to było spychane na plan dalszy. Coraz częściej się mówi także o budownictwie mieszkaniowym, ten temat się coraz częściej pojawia i wydaje mi się, że coś, co jest niezmiernie istotne, to jest to, żeby miasta wymyślały pomysł na siebie. Znaczy wiele polskich miast po prostu dążyło do jakichś europejskich wzorców, całkowicie nie zważając na lokalną specyfikę i na lokalne szanse, które się pojawiają. I Rzeszów jest chyba takim przykładem, bo o ile faktycznie można się zgodzić, że ten boom edukacyjny, on wynika oczywiście z aktywności państwa, ale jednak to jest bardzo spójne z całym paradygmatem polityki prezydenta miasta jednak w dużej mierze, którzy chyba tak... W każdym razie jest to też jakiś pomysł Rzeszowa na siebie, tak? Że nie wiem, Ferenc podkreśla, że on płaci więcej nauczycielom niż mógłby płacić, tak? Że on wprowadził darmowe lekcje chińskiego w szkołach i w przedszkolach. Po prostu wykorzysta bardzo prosty patent, ponieważ zorientował się, że w Rzeszowie są studenci z Chin i wykorzystał ich po prostu do darmowych lekcji chińskiego w szkołach i on z edukacji uczynił wizytówkę swojego miasta. Ale ja faktycznie na zakończenie chciałem się bardzo, to znaczy naszą intencją jest to,
aby jednak wskazać, że bez skoordynowanej polityki krajowej średnie i małe miasta nie uporają się z wielkimi problemami, takimi jak chociażby dobre miejsca pracy, czy kwestie komunikacji, komunikacji z wielkimi metropoliami. I to jest niezmiernie istotne. I jeśli mógłbym odnieść się do takiego głosu, który tutaj się pojawiał, to właśnie, bo on był znamienny, to znaczy powiedzenie, że polityk z Łodzi załatwił dla Łodzi, natomiast ci z Radomia nie załatwili dla Radomia. Otóż wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do tego, że powinniśmy rozliczać polityka z Łodzi za to, że nie stworzył połączenia kolejowego do Radomia, ponieważ posłowie, posłanki, posłowie, oni nie reprezentują swoich miast, tylko reprezentują cały kraj. Okej. Ale ja nie o tym teraz mówię. Chciałem powiedzieć, że powinniśmy dążyć do tego, o czym mówił Michał Sutowski, aby w kampanii parlamentarnej temat rozwoju małych i średnich miast stał się jednym z centralnych debat, stał się jedną z centralnych debat publicznych. I faktycznie musimy dążyć do takiego sojuszu średnich i mniejszych miast, do takiego konsensusu pomiędzy głównymi siłami politycznymi, abyśmy nie byli skazani na lokalne partykularyzmy. To znaczy, ile Radom sobie wyszarpie, ile wyszarpie sobie Zawiercie, tylko żeby była to skoordynowana polityka skierowana na średnie i małe miasta. Polska pod względem ludności, rozkładu terytorialnego wyróżnia się na tle państw europejskich tym, że u nas stosunkowo duża część społeczeństwa mieszka w małych i średnich miastach. To nas odróżnia od wielu krajów europejskich, stąd jest niezmiernie ważne, żeby taką skoordynowaną politykę prowadzić. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, musimy już kończyć. Chciałem bardzo podziękować za to, że mogliśmy gościć w tak miłym miejscu. Chciałem Patrykowi Fajtkowi podziękować za to, że pomógł przy organizacji tego spotkania. Państwa zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych. Będzie dostępne nagranie z tej debaty. Są dostępne nagrania na naszym kanale na YouTube ze wszystkich pozostałych poprzednich debat. Planujemy w tym roku zebrać wnioski w formie takiej pisemnej z tych wszystkich spotkań, które odbywamy w różnych miastach Polski. Przed nami jeszcze m.in. Świdnica, Cieszyn i Kalisz. I będziemy starali się przed wyborami parlamentarnymi wyniki czy wnioski z tych wszystkich spotkań zaprezentować i próbować zainteresować nimi wszystkie siły polityczne w Polsce, ale także organizacje społeczne i także prezydentów, burmistrzów średnich miast w Polsce. Także bardzo Państwa zachęcam do śledzenia tej dyskusji i do udziału w niej. I mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem także w Radomiu. To już musimy w kuluarach. Istotą jest komunikacja. Tak. Jeżeli w Radom i jego region nie ma PKS-u i PKP z małymi o tym mówiliśmy. To nie ma możliwości. Tak. Realizowania naszych postulatów. Życzę Państwu bardzo miłego wieczoru i mam nadzieję, że do zobaczenia.